taką szybką powtórkę, szybką, no, myślę, że ona szybka jako czasowo może nie będzie, bo myślę, że tutaj na pewno godzinkę, półtorej poświęcimy. Natomiast chciałabym tutaj zwrócić uwagę na takie najważniejsze zagadnienia, które faktycznie się tutaj przejawiają. One są praktycznie co roku, albo mają bardzo wysoką predyspozycję, żeby gdzieś były w tym roku. Zaczniemy od komórki, zrobimy metabolizm, zrobimy troszeczkę układu odpornościowego oraz będziemy robić krzyżówki. Tutaj przypomnę Wam wszystkie możliwości krzyżówek, jakie są. Zobaczymy, jak się wyrobimy czasowo. Jeżeli będzie to szło całkiem sprawnie, to jeszcze może uda nam się coś tutaj fajnego poruszyć. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, coś ktoś chciałby wiedzieć, to śmiało można później pytać, jak skończymy. I mam nadzieję, że zdołam na te pytania wszystkie Wasze poodpowiadać. I tak jak mówiłam, zaczynamy od komórki. Ja od tej komórki zaczynam z tego względu, że to jest taka właściwie podstawa, od której bardzo dużo zadań zależy. Często jest tak, że nie ma takiego pytania bezpośredniego, czyli schemat komórki, trzeba napisać, co tam jest na tej komórce zaznaczone, ale są pytania, które wynikają właśnie z budowy tej komórki, z jej właśnie funkcjonowania, występowania, z jej możliwości, jakie ona może w organizmach tworzyć. Na początek, na przypomnienie, żeby też uspokoić się trochę wewnętrznie, że coś wiemy i że nie jest aż tak źle przed tą maturą, bo zdaję sobie sprawę, że 2 dni przed maturą to jest ogromny stres i właściwie większość z nas czuje, że już nic nie wie, mimo że jeszcze tydzień temu wiedzieliśmy wszystko. Więc ten stres trochę niektórych paraliżuje. To zacznijmy od tych podstaw. Po naszej lewej stronie mamy komórkę zwierzęcą, tutaj mamy komórkę roślinną. Po pierwsze, chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że komórka zwierzęca nie posiada ściany komórkowej. To jest bardzo ważna informacja. My, jako zwierzęta, nie mamy ściany komórkowej, ponieważ ona za bardzo zblokowałaby możliwość szybkiego transportu międzykomórkowego. A nam chodzi właśnie o to, żeby w tak zaawansowanym organizmie, jakim jest organizm zwierzęcy, ten transport był bardzo płynny i bardzo szybki. I pozbycie się tej ściany na to pozwala. Natomiast brak tej ściany powoduje też to, że ona, ta błona sama, nie za bardzo jest w stanie być taką ochroną, czy to mechaniczną, czy też taką strukturą właściwie nadającą kształt, bo ona jest, ta błona zrobiona z tłuszczu, z fosfolipidów, więc one są takie półpłynne troszeczkę. Więc są wysycone, czyli w niektórych miejscach mamy cholesterol. Od razu tutaj też bardzo ważna informacja. Tak naprawdę mamy dwa rodzaje cholesterolu. Mamy HDL i LDL. HDL to jest ten, który my chcemy mieć, to jest ten heavy. Oczywiście nam się często kojarzy coś, co jest ciężkie, z czymś złym. A LDL jest light, więc nam się słowo light kojarzy z czymś fajniejszym, a tutaj jest trochę odwrotnie. Z cholesterolem jest tak, że to my chcemy tego heavy mieć w sobie. To on tutaj powoduje usztywnienie tej błony komórkowej, ale nie blokuje możliwości transportu szybkiego. Natomiast ten light, niestety, to jest często ten, który zostaje nam gdzieś w naczyniach krwionośnych i może doprowadzić do różnego rodzaju zatorów. Oczywiście produkty light, już tak drogą ścisłości, to są te, które zazwyczaj chodzi o zmniejszoną albo brak ilości cukru, a nie o ten tłuszcz. Co więcej, na pewno tutaj, jeżeli chodzi o komórkę zwierzęcą, warto skupić się na transportach i ten transport sobie tutaj za chwilę przeanalizujemy. Chodzi mi o powstawanie glikoprotein, glikolipidów albo w ogóle nawet czystego tłuszczu czy czystego jakiegoś białka. To są naprawdę bardzo ważne rzeczy, które tutaj się pojawiają i się co jakiś czas na tych arkuszach właśnie gdzieś tam są. Zwróćcie uwagę, centralnie ułożone jądro z porami. Pamiętajcie, jądro jest troszeczkę jak Kinder Niespodzianka. Co to znaczy? Jak mamy Kinder Niespodziankę, kupujemy sobie ją, to ona zbudowana jest z tego, że jest ta czekolada, a potem jest ten plastik żółty, pomarańczowy i w środku jest zabawka. I tu jest dokładnie to samo. To tutaj, to jądro komórkowe jest tą czekoladą z porami, czyli jest możliwość wchodzenia, wychodzenia do jądra komórkowego. Ten nasz żółty plastik to jest jąderko, a zabawka to materiał genetyczny. I tak sobie musimy to u nas wyobrażać jako właśnie taka złożona struktura. Jądro, a w środku jąderko, a w środku materiał genetyczny. Zwróćcie też uwagę,
I to też przydaje się w różnego typu zadaniach, że w okolicach jądra komórkowego jest siateczka śródplazmatyczna szorstka. Szorstka, czyli ta, która ma na swojej powierzchni ribosomy. Ta, która jest z możliwością syntezy białek. Ona będzie zawsze blisko jądra komórkowego, więc jak będą jakieś teksty o tym, że jest na przykład duża widoczność rybosomów wokół jądra komórkowego, to prawdopodobnie duża widoczność tych, których są na siateczce szorstkiej. Jakby było pytanie dlaczego, albo z czego wynika, że tak dobrze widać rybosomy w komórce, to wtedy idziemy do funkcji. Mówimy, że skoro jest ich dobrze widać, to znaczy, że w tym momencie produkują białka. Do białek odpowiedników zadań maturalnych jest co roku jakieś. Słuchajcie, jak tylko widzicie gdzieś białko, enzym, cokolwiek, co jest zbudowane z białka, to pamiętajcie o właściwościach tego białka. To jest bardzo ważne, że białko się denaturuje pod wpływem wysokich temperatur, mocnych kwasów i tak dalej. Ale też, że się koaguluje. Ta wersja z koagulacją raczej jest taka rzadka. Powiedziałabym, że trzeba by mieć chyba pecha, żeby ona się gdzieś tam objawiła, ale ta denaturacja jak najbardziej lubi się tutaj gdzieś pojawiać. Natomiast zdecydowanie dalej mamy siateczkę śródplazmatyczną gładką, czyli tą do syntezy tłuszczy, ale ona nam się też za chwileczkę przyda. Mamy aparat Golgiego, bo rozpoznajemy go zawsze po tych pęcherzykach. To już kilka razy było, że był narysowany aparat Golgiego, żeby go rozróżnić. Rozróżniamy po tym, że jest rurkowaty, a wokół ma właśnie te pęcherzyki. On ma bardzo fajne zadanie, ponieważ on modyfikuje i transportuje białka, cukry. Będziemy się bawić z nim za chwileczkę. Są mitochondria, będziemy dzisiaj robić oddychanie komórkowe, więc do nich na pewno jeszcze wrócimy. Wodniczka to jest kontrowersyjna sprawa, jeżeli chodzi o komórkę zwierzęcą. Ten obrazek, który jest chyba z e-podręczników, on tutaj przedstawia zarówno widź, jak i wodniczkę. Ta widź tutaj jest przedstawiona jako w formie, że czasami faktycznie jest widź, na przykład w komórce plemnikowej, przecież to też jest komórka zwierzęca. Natomiast takiej typowej budulcowej wici nie ma. Ja tej wodniczki raczej tutaj nie wpisała i też naturalnie nie szłabym, że wodniczka jest jakąś cechą charakterystyczną w komórkach zwierzęcych. Chociaż zdarzają się niektóre wydawnictwa, które faktycznie pokazują gdzieś te wodniczki, ale one z tymi zadaniami zwierzęcymi komórek się nam nie objawiają na szczęście. I nawet już przejdę kawałek dalej, bo chcę Wam tutaj, a propos już tej komórki zwierzęcej, póki tutaj jesteśmy, pokazać właściwie taki transport, jaki się dzieje, i to jest coś, co co chwila się pojawia, czyli jak wytworzyć albo białko, albo jak wytworzyć tłuszcz, albo jak wytworzyć połączenie glikoproteiny, glikocukier, proteina białka, albo glikolipidów, glikocukier, lipid tłuszczy. Nie wspominam w ogóle o produkcji czystego cukru. Dlaczego? Dlatego, że organizm zwierzęcy w ogóle nie produkuje cukru. Kilka lat temu, nie wiem czy dzisiaj też, bo już dawno tego nie sprawdzałam, ale wiem, że kilka lat temu, jak się wpisało aparat Golgiego w Wikipedię, to tam gdzieś jedną z funkcji tego aparatu ktoś napisał, że jest wytwarzanie cukrów. Absolutnie nie, nie będziemy tak go postrzegać. My ewolucyjnie cukier dostarczaliśmy organizmowi od zawsze. Jak jesteśmy w łożysku matki, dostajemy cukier od matki jako pokarm. Jak się rodzimy, dostajemy laktozę. Laktoza, czyli dwucukier, czyli znowu cukier dostajemy. Jak rozszerzamy pierwszą dietę, jak nam rosną pierwsze ząbki, to mamy jabłko, marchewkę, cukry znowu. Więc nasz organizm stwierdził, że produkcja cukrów u nas w środku przez jakieś organellum byłoby bez sensu, bo my ten cukier po prostu mamy zawsze z pożywienia. I tutaj będę teraz rysować, więc trzeba wysilić się dużo wyobraźnią, ale mam nadzieję, że damy radę. Chciałabym tutaj przedstawić, jak sobie radzić właśnie z tworzeniem, albo mamy do wyboru lipidy, albo możemy wytworzyć proteiny, albo możemy wytworzyć glikoproteiny, albo możemy wytworzyć glikolipidy. O te cztery rzeczy mogą nas zapytać w różny sposób. To może być coś w kwestii pytania zamkniętego, otwartego, może być jakiś schemat. Dużo jest tutaj możliwości, nawet i z tekstem takie zdanie można byłoby kombinować. Ale o co chodzi? Chodzi o to, w jaki sposób te substancje powstają. Jeżeli chodzi o lipidy, to są inaczej nasze tłuszcze. I teraz, nasza komórka, ona oczywiście będzie miała
gdzieś siateczkę śródplazmatyczną szorstką, to ja narysuję taką, żeby było widać troszkę lepiej, to te rybosomy to są te właśnie takie linie. Na pewno mamy gdzieś gładką siateczkę w naszej komórce. Na pewno też znajdziemy ten nasz aparat Golgiego, który jest dość charakterystyczny właśnie przez te pęcherzyki, które tutaj są. No i oczywiście są też inne organella, ale one nas za bardzo akurat teraz nie interesują, na tych trzech się skupimy. Chociaż można by było jeszcze lizosą narysować. Od razu możemy rozszerzyć to zadanie. Lizosą. Tutaj będzie aparat Golgiego, ja sobie tylko tak skrótem. Tutaj będzie gładka, nasza siateczka, a tutaj będzie szorstka. I teraz, jeżeli ktoś nas pyta, w jaki sposób powstają po prostu lipidy, to nasze lipidy powstają na siateczce gładkiej, czyli one tutaj zostają wysyntetyzowane i następnie, co jest ważne, bo to nie koniec zabawy, to, że siateczka potrafi to robić, to nie znaczy, że jak już się wytworzy ten tłuszcz, to, że on jest już gotowy i możemy go czerpać. Absolutnie nie. On musi następnie przedostać się do aparatu Golgiego, ponieważ to jest bardzo ważne i czasami ktoś Was pyta, do czego to służy ten aparat Golgiego. I zawsze piszemy to samo i zawsze pasować w klucz będzie. Aparat Golgiego jest do modyfikowania i transportowania. Czego? No tłuszczy i białek. Oczywiście czasami w zadaniu nie trzeba używać słowa tłuszczy i białek, czasami chodzi tylko o tłuszcz, czasami tylko o białka, czasami o jedno i drugie, więc to już musimy wywnioskować na podstawie zadania, o co nas tam pytali. Więc ten aparat Golgiego jest po to, żeby sprawdzić, czy ten tłuszcz, który tutaj został teraz wytworzony na siateczce, czy on został wytworzony poprawnie, czy wszystko jest z nim w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, to też bardzo ważne, i to są słowa klucz, ten tłuszcz musi potem pójść do pęcherzyka. To jest istotne. Czyli ten pęcherzyk jest taką taksówką dla tego tłuszczu, żeby przetransportować ten tłuszcz w stronę błony komórkowej, żeby on poszedł tam, gdzie jest jego potrzebne miejsce. Gdyby się okazało w sytuacji krytycznej, że ten tłuszcz został źle wyprodukowany i aparat Golgiego nie jest w stanie go naprawić, czyli jego możliwości modyfikacji no niestety nie dają rady, to wtedy jeszcze jest taka możliwość, żeby poszło do pęcherzyka i ten pęcherzyk to zaniesie do lizosomu, ponieważ lizosom ma funkcję wewnątrz trawienną, czyli spowoduje to, żeby właśnie ta kropla tłuszczu, która się wykształciła nieprawidłowo i której się nie da naprawić, żeby nie trafiła w dalsze części naszego organizmu, tylko żeby właśnie została zniszczona, strawiona przez ten lizosom. To dzieje się rzadko, ale faktycznie może coś takiego się zdarzyć. Z białkami bardzo podobna zabawa, weźmy sobie może inny kolor zielony. Jeżeli chodzi o proteiny, one powstają na siateczce szorstkiej, to są inaczej białka. Oczywiście one mogą powstawać też na wolnych rybosomach, które po prostu są w cytozolu, jak najbardziej. I następnie tak samo, jak wyprodukujemy białko. Tutaj od razu połączmy sobie wyobraźnię z genetyką, bo akurat ten temat, akurat z produkcji białka, bardzo ładnie się łączy z genetyką, czyli z translacją. Translacja, czyli produkcja, produkowanie, przepisywanie na białko. I teraz. Ta translacja często jest pokazywana w taki sposób, że ona się dzieje na cytozolu i faktycznie często tak jest, ale jak najbardziej może też się stać na siateczce szorstkiej, bo tam rybosomy też są. I teraz to białko, które tu jest zrobione i tak samo jak się uczymy w translacji, to potem jest tak zwana modyfikacja potranslacyjna. Zwróćcie uwagę, komuś jeszcze taki wyraz nie kojarzy, to jak będziecie mieć dzisiaj chwilę, to zwróćcie uwagę, że w podręczniku od trzeciej części, gdzie jest genetyka, zarówno jak jest transkrypcja i jak jest translacja, są te dwa procesy opisane, a następnie zawsze po tych procesach jest taki krótki akapit modyfikacja potranskrypcyjna i modyfikacja potranslacyjna. I ta przy transkrypcji polegała na tym, żeby pousuwać introny, żeby zrobić czyste mRNA, natomiast ta przy translacji właśnie to jest ta modyfikacja w stronę białka, żeby to białko miało konkretne właściwości, konkretny wygląd, no i żeby sprawdzić, czy to jest to białko, o które nam w życiu chodziło. I ta modyfikacja potranslacyjna dzieje się właśnie w aparacie Golgiego, czyli wyprodukowane białko na siateczce nie może iść tak po prostu już do naszego ciała coś tam robić, tylko na początek idzie do aparatu Golgiego, bo przypominamy bardzo ładną formułkę, funkcją aparatu Golgiego jest modyfikacja i transport, w tym wypadku białka. Sprawdza, czy wszystko z białkiem jest ok. Jeżeli wszystko jest ok, to daje go do swojego pęcherzyka, no i potem
tym pęcherzykiem transportuje w stronę błony komórkowej i potem pójdzie w to miejsce, w którym jest potrzeba. Jeżeli wyszłoby taka sytuacja, że to białko jest fatalne, to ten aparat Golgiego tych błędów nie da rady zmodyfikować, bo jakieś małe błędy, no to właśnie on wyłapuje i naprawia. Ale jeżeli te błędy są naprawdę bardzo duże, to ten aparat Golgiego do pęcherzyka, ale później do lizosomu, żeby to białko zniszczyć, żeby ono nie mogło tutaj nigdzie działać. Troszkę większa zabawa jest z sytuacją, gdy chcemy zrobić taki transport trochę złożony. Zobaczcie, tutaj mamy glikoproteinę. Gliko to cukier, proteina to białko. Na cukru mówimy różnie, albo cukier, albo węglowodany, albo sacharydy. Różne tutaj są synonimy. Tak samo jak na białka, mówimy proteina albo białka, możemy się z tymi nazwami spotkać. I to jest to, co ja Wam powiedziałam na samym początku. My nie produkujemy nigdzie cukru. Nie dajcie się labrać, bo czasami my się zestresujemy za bardzo i chcemy też za bardzo znaleźć miejsce produkcji czegoś. A czasami tego się nie produkuje, są rzeczy, które musimy dostarczyć sobie z zewnątrz. I tym jest właśnie cukier. Cukier dostarczamy sobie z zewnątrz. Oczywiście mamy magazyny cukru w wątrobie. Wątroba ma w sobie glikogen, czyli nasz materiał zapasowy i jeżeli będzie potrzeba, to ona uwolni ten glikogen na glukozę do krwi i będziemy mogli tą glukozę sobie wykorzystywać, ale ten glikogen, czyli ten zmagazynowany cukier w wątrobie, wziął się właśnie z jedzenia, czyli jego pochodzenie takie główne, pierwotne jest zawsze z jedzenia. Więc jeżeli chcemy zrobić połączenie glikoproteiny, to tak, my wiemy, że proteinę robimy na siateczce szorstkiej albo na wolno pływającym rybosowie. I teraz ta nasza proteina czeka na cząsteczkę cukru. Ona tutaj na rybosowie czeka, dopiero ten cukier się tutaj do niej dołączy, ale jeszcze nie ma takiego spójnego połączenia. On po prostu tutaj przyszedł, one się złapały i dzięki temu mogą się dostać do aparatu Golgiego i to właśnie w nim, jak jest ta modyfikacja, to ta modyfikacja polega na tym, żeby połączyć cukier z tym białkiem we właściwy sposób, w zależności od tego, jak to ma pełnić funkcję w organizmie i dopiero wtedy pójdzie do pęcherzyka, no i pęcherzykiem w stronę błony komórkowej. I to samo analogicznie będzie z glikolipidem. Gliko, cukier. Lipid, tłuszcz. Czyli tłuszcz produkujemy na siateczce gładkiej. Wtedy tutaj dochodzi cząsteczka cukru. Idą sobie do aparatu Golgiego. Ten aparat Golgiego to modyfikuje, czyli łączy lipid z cukrem i dopiero potem do swojego pęcherzyka i w stronę błony komórkowej. To się w różny sposób już pojawiało. To już po prostu było, z tego względu, że to mogą być pytania albo takie typowo w tekście, coś z transportem, mogą być to połączenie właśnie z tą translacją i właściwie tą modyfikacją potranslacyjną, że to trzeba tutaj połączyć te dwa fakty, że jak robimy tą modyfikację potranslacyjną, to my ją właśnie robimy w tym aparacie Golgiego. To jest jego rola, czyli tak naprawdę to cały czas jest na poziomie nauki o komórce, tylko że teraz akurat z materiałem tą genetycznym, dlatego to się pojawiło w genetyce. Więc to jest rzecz, którą na pewno musimy zwrócić uwagę i która się czasami pojawia. Dlatego też ja tutaj znalazłam takie zadanie, które się pojawiło w którymś roku. Zwróćcie uwagę. Już tutaj wypełniłam, bo przed chwilą sobie tłumaczyliśmy, jak to po kolei idzie. Ale zobaczcie, trzeba było kolejność tutaj wypisać, jaka jest przy wytwarzaniu glikoproteiny, czyli cukru z białkiem i następnie tego transportu poza tę komórkę. W tym roku nie wolno mieć ołówka, także ja polecam, żeby sobie po prostu tutaj z boku gdzieś, ojej, coś klikłam, żeby sobie tutaj z boku po prostu numerkami pisać albo w tym brudnopisie próbować. Raczej, żeby nie pisać od razu na czysto, chyba że ktoś ma bardzo pewną wiedzę tutaj, to jak najbardziej, ale chodzi mi o to, żebyście jak potem będziecie sobie to jeszcze raz czytać, to żeby za bardzo tutaj tak nie namazać i żeby potem to było czytelne, żeby ten, kto to sprawdza, żeby był pewien, że ta cyferka jest dokładnie w tej rubryce. I zwróćcie uwagę, jak to jest. Tutaj nam oczywiście na maturze zaznaczyli tylko jedynkę i tutaj była synteza polipeptydów na rybosomach, czyli tutaj jest synteza naszych białek na rybosomach. Oni akurat tutaj tak naprawdę nie powiedzieli dokładnie gdzie, wiemy tylko, że na rybosomach, zaraz się dowiemy w sumie z tekstu. I zobaczcie później, dodawanie do białek składnika cukrowego w siateczce śródplazmatycznej. Czyli już wiemy, że te rybosomy były na siateczce szorstkiej. I dodajemy ten cukrowy składnik. Dopiero później transportujemy to do aparatu Golgiego. W aparacie Golgiego robimy modyfikację
Następnie pakujemy to wszystko w ten pęcherzyk. Pęcherzyk to jest aparatu Golgiego pęcherzyk. I ten pęcherzyk to transportuje do błony komórkowej. Dlaczego do błony komórkowej? No bo ten składnik chce zostać przetransportowany w konkretne miejsce w naszym organizmie. Czyli musimy iść w stronę błony, żeby wyszło to z naszej komórki i poszło do następnej. I to jest coś, co się w różnych formach tutaj gdzieś objawia. Na pewno warto zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś dzisiaj czuł się teraz zestresowany, że tego nie wie, to na spokojnie można sobie wpisać w internet transport glikoproteiny, znajdziecie wszystko, żeby sobie to jeszcze poćwiczyć. Ale też jest ten transport ładnie opisany u nas w podręczniku, w części rozszerzonej, w pierwszej części tam przy komórce, przy aparacie Golgiego też taki przykład jest. Cofnę się, bo ominęłam troszeczkę. Tutaj mamy dalej komórkę roślinną. Komórka roślinna oczywiście największa zabawa z tym jest, jeżeli chodzi o ścianę komórkową, od tego zaczynamy, bo tutaj się ona pojawiła. Ma oczywiście taką funkcję stelażu, ona się tutaj zaczęła pojawiać w różnych formach. Ostatnio było jako prawda, fałsz i tam chodziło o obudowę tej ściany. Pamiętajmy, że ona zbudowana jest z włókien z celulozy. Celuloza to cukier, oczywiście to jest policukier, więc on jest tak zwanym wielocukrem, cukrem złożonym, który się nie rozpuszcza, więc jest bardzo dobry do takiej budowy na wytrzymałość, na rusztowanie czegoś, na przykład tutaj komórki. W komórce naszej roślinnej coś, na co zwracamy uwagę, to oczywiście chloroplasty, ale będziemy sobie dzisiaj omawiać fotosyntezę, więc jeszcze je omijam. Standardowo są też mitochondria, tak jak w tej zwierzęcej, ale też będziemy mówić o oddychaniu komórkowym, więc jeszcze na to przyjdzie czas. Ale jest bardzo widoczna nowa rzecz, wakuola. I tutaj jak najbardziej o wakuoli bym śmiało pisała, śmiało mówiła, o ile w tej zwierzęcej ona mi się tutaj nie podoba. I raczej bym to omijała i takie pytania też się tutaj na razie do tej pory na maturze nie pojawiały. Tak, jeżeli chodzi o roślinną, to jak najbardziej do tej wakuoli warto zwrócić uwagę. Szczególnie, że w tamtym roku były te pytania związane z tą ścianą komórkową i one były dość szczegółowe, jak na ilość informacji o ścianie komórkowej w ogóle w naszym podręczniku. Tam nie ma jakoś bardzo dużo. Jest coś tam, ale jakoś bardzo, bardzo dużo to bez szału byśmy mogli o tak powiedzieć. A jeżeli chodzi o tą naszą wakuolę, w komórkach zazwyczaj roślinnych jest jedna duża, ale może być tak, że będzie ich troszeczkę mniej. Też trzeba zwrócić uwagę, czy to jest typowa komórka budulcowa roślinna, czy może to jest jakiś rodzaj komórki budujący konkretny rodzaj tkanki w roślinie. Bo zwróćcie uwagę, że w tych tkankach miękkiszowych, na przykład jak jest miękkisz wodonośny, to tych wakuoli może być naprawdę bardzo dużo, bo to są magazyny wtedy tej wody właśnie. Więc na to też, żeby się tutaj nie nabrać, zawsze zwracajcie na to uwagę. I ja też bym zwróciła uwagę na waszym miejscu na funkcję tych wakuoli. Ona była przez jakiś czas troszeczkę pomijana, ale kto wie, może to jest jakiś jej świetlisty czas, bo pamiętajcie, że wakuola jest trochę odpowiednikiem lizosomu. Nie ma czegoś takiego jak lizosom w komórkach roślinnych. Znaczy na pewno jest jakiś wyjątek na świecie, ale do matury mówimy, że nie ma czegoś takiego jak lizosom w komórce roślinnej, natomiast ta wakuola jest takim odpowiednikiem, czyli to właśnie ona pełni funkcję takiego trawienia wewnątrzkomórkowego. Sama wakuola jest też otoczona taką pojedynczą błoną, w środku jest płyn. I płyn to jest chyba najlepsza opcja, żeby używać tego wyrazu. Ja wiem, że mamy tendencję mówienia, że w środku jest woda, ale jeżeli woda, no to już powiedzmy, że to jest jakiś roztwór wodny, bo tak naprawdę tam są też barwniki, tam są też różne związki o charakterze ochronnym, jakimś toksycznym, albo te, które wydzielają jakieś zapachy różnego rodzaju. One mają też tak naprawdę lekko kwasowe pH, no więc, bo są jakby tymi odpowiednikami lizosomu, więc żeby mieć to trawienie, to troszeczkę są tak skwaszone, więc to nie może być po prostu czysta woda, bo czysta woda jest po prostu obojętna. Mogą być tutaj też w wakuoli różnego rodzaju związki, które będą nadawać barwę płatkom kwiatów, albo nawet i barwę owocom, żeby miał jakiś konkretny. I też wakuola jest też takim miejscem, w którym możemy znaleźć białka zapasowe. To się w którymś roku pojawiło, że była taka jakby prawda, fałsz, tylko że tam trzeba poznaczyć tak albo nie. I było co właśnie się w wakuoli może znaleźć. I właśnie bardzo mylnie gdzieś tak omija się tą wakuolę, bardzo szybko się omawia w szkołach i jednocześnie sobie kojarzymy, że wakuola to tam woda dla tej rośliny, ale tak naprawdę to jest taki sok komórkowy. O, to jest ładny wyraz. Płyn jako sok komórkowy. I on ma w sobie naprawdę
naprawdę bardzo dużo rzeczy. On ma tam w sobie i związki organiczne, i nieorganiczne. Ma tam w sobie różnego rodzaju minerały, różnego rodzaju białka, barwniki, charakterze jakieś związki o charakterze ochronnym, o charakterze jakimś też, jak to ładnie powiedzieć, barwnikowym. O, także bardzo dużo tutaj różnych rzeczy w tej wakuoli jest i nie wolno tego bagatelizować, bo widać, że powoli te takie rzadziej używane coraz bardziej tutaj gdzieś wychodzą. I też co jest ważne, to to, że ta wakuola, która jest tutaj, nie jest do końca tą samą wakuolą, która jest właśnie na przykład w miękiszu wodonośnym. Bo w miękiszu wodonośnym są przede wszystkim wakuole wypełnione prawie samą wodą. Prawie. Bo oczywiście w tej wodzie też będą sole mineralne, ale już na pewno nie będzie w niej za bardzo jakichś barwników, które mają nadawać kolor owocom. Bo to miał być taki magazyn typowo wodny. Ok. Do niej jeszcze trochę wrócimy w jednym czasie. Chciałam Wam jeszcze pokazać komórkę grzyba. Grzyb troszeczkę niedoceniony, chociaż ja zawsze bardzo mocno trzymam kciuki, żeby jednak te grzyby gdzieś tam się faktycznie nie pojawiały, to nie są jakieś miłe rzeczy z tymi cyklami grzybów do nauki, ale jeżeli chodzi o komórkę, no to jak najbardziej może coś tam pojawić, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś porównanie. Na pewno więcej podobieństwa komórka grzyba ma do komórki roślinnej niż do komórki zwierzęcej, a to chociażby dlatego, że ma ścianę komórkową, to po pierwsze, i też ta ściana jest cukrowa, tylko że jest z chityny. Roślina ma celulozę, tutaj mamy tą chitynę. Chityna jest, uważamy póki co, naturalnie występującą taką najtrwalszą barierą. Mamy oczywiście standardowe mitochondria, jądro komórkowe, siateczkę, aparat Golgiego, standardy są. No i są wodniczki. I teraz po czym z obrazka, który jest czarno-biały, rozróżnić komórkę roślinną od komórki grzyba? Ja po pierwsze po kształcie trochę, bo zobaczcie też, że naprawdę komórka roślinna jest taka kanciasta, a ta jest taka okrągła. Chociaż to może nie jest najbardziej wymierne kryterium, jak to rozróżnić, ale na pierwszy rzut oka to jak najbardziej. A potem zobaczyć chociażby ilość tych wodniczek, tych wakuoli. Zobaczcie, że grzyby jak najbardziej mają te wakuole wodniczki, tylko jest ich więcej, a w mniejszych rozmiarach, a u rośliny odwrotnie. Zazwyczaj to jest taka jedna, duża, właściwie zobaczcie, że ta wakuola to zajmuje takie centralne miejsce. W komórce zwierzęcej centralne miejsce ma jądro komórkowe, a tutaj to jądro zostało przepchane na bok i utrzymuje się tutaj ta wakuola, a tutaj jądro jednak jest po środku, widać, że ma taką najważniejszą funkcję, a te wodniczki są gdzieś tam z boku. Pytanie podchwytliwe, jeżeli chodzi o komórkę grzyba, to jest pytanie, czy grzyb może mieć chloroplasty. To jest pytanie podchwytliwe, ponieważ grzyb jest każdy, który mamy do matury, jest cudzożywny, czyli jest nawet, możemy powiedzieć, albo drapieżnikiem, albo pasożytem, albo saprobiontem, bo są różne możliwości, ale jest cudzożywny, czyli heterotroficzny, ale jak najbardziej może mieć w sobie chloroplasty. Żeby Was to nie zmyliło, dlatego że chloroplasty mogą być po to, żeby nadawać barwę. Są na przykład muchomory zielone. Muchomor zielony jest zielony, bo ma barwnik chlorofil. Nie wykorzystuje go absolutnie do fotosyntezy, bo grzyby też żyją w takich miejscach wilgotnych, zacienionych, więc ta fotosynteza u nich nie miała mniejszego sensu, ale do barwienia jak najbardziej są. Tak samo te wakuole, czyli te inaczej wodniczki, które tutaj są, one są oczywiście do magazynowania wody, są tym odpowiednikiem lizosomów i też tutaj są różnego rodzaju barwniki, czyli jak widzimy muchomora czerwonego i on ma czerwony kapelusz, to ten barwnik czerwony właśnie tutaj jest, w tej wodniczce. Więc jak najbardziej chlorofil może być w komórce grzyba, ale więc chloroplast również, ale tylko po to, żeby nadawać barwę. Absolutnie nie daje to możliwości przeprowadzania fotosyntezy, bo jak sobie zaraz fotosyntezę będziemy przypominać, to potrzebujemy tam chociażby fazę jasną. Fazę jasną, która potrzebuje dostępu do słońca. Tak naprawdę grzyby nawet nie mogą za bardzo żyć na słońcu, z tego względu, że mają chwytniki. Nie mają nawet systemu korzeniowego, który pozwolił im by na dobre poszukiwanie źródła wody. One są właściwie ledwo co usadzone w tej ściółce, więc dla nich te miejsca takie zacienione, gdzieś w takich skupiskach mszaków, są na wagę złota, bo to są te miejsca, w których zatrzymuje się wilgoć i woda, żeby one mogły tam w ogóle istnieć. I też jak się mówi, że ktoś rośnie jak grzyby po deszczu, no bo właśnie dla tych grzybów ta woda przy rozmnażaniu jest istotna, tak samo jak dla mszaków i paprotników, czyli to też świadczy o tym, że akurat te organizmy są naprawdę dość jeszcze takie pierwotne w całej tej tutaj zabawie.
I jeszcze tutaj mamy komórkę bakterii i ona jest komórką prokariotyczną, czyli komórką, która nie ma jądra komórkowego, ona się zupełnie różni od całej reszty. I oczywiście jedna główna różnica, która nam się zawsze rzuca między eukariontem a prokariontem, no to jest standardowe, że właśnie te eukarionty mają jądro komórkowe, a prokarionty nie mają. A ja Wam powiem jeszcze drugą, która może Wam pomoże kiedyś z jakimś tekstem. Czyli jeżeli mamy komórki eukariotyczne, to one też mają tak zwane cytoszkielet. Cytoszkielet to są różnego rodzaju włókna, które powodują, że to jądro komórkowe jest zawsze w tym miejscu, to mitochondrium jest w tym miejscu, ta wodniczka w tym miejscu, że te wszystkie organella, które tutaj są, one są w konkretnym miejscu. To jest bardzo ważne, żeby te organella były w tych samych miejscach, żeby one tak nie pływały na wszystkie strony, bo gdyby pływały na wszystkie strony, to tak jak sobie robiliśmy ten transport, że chcielibyśmy, żeby z tej siateczki coś poszło do aparatu Golgiego, to musiałoby się szukać, bo to cały czas by dryfowało gdzieś w tym cytozolu, no i na tym traciłoby się energię. A dzięki temu, że cytoszkielet trzyma wszystko w konkretnym miejscu, to wszystko wie, gdzie ma się poruszać, gdzie coś się znajduje i tej energii na poszukiwania się nie traci. To jest też druga bardzo istotna sprawa. Co widać już nawet tutaj po obrazku. Zwróćcie uwagę, że jeżeli chodzi o komórkę bakterii, ona jest bardzo prowizoryczna. I też taka, która oczywiście ma ścianę komórkową, tego jej absolutnie tutaj nie odejmiemy. Natomiast ta ściana komórkowa jest z mureliny, ma błonę komórkową, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek organella, jest bardzo w niej uboga. Ma tutaj luźno rzucony materiał genetyczny i tutaj jest taki odpowiednik mitochondrium. I na to bym zwróciła uwagę. Ten mezosom to jest inaczej chromosom mitochondrialny, inaczej taki odpowiednik właśnie mitochondrium. Mówimy, że odpowiednik, bo zobaczcie, on się troszkę różni jednak z budowy. I to się już pojawiło też w którymś roku, żeby zaznaczyć, tam wybrać właśnie z którychś tam numerków, gdzie odbywa się oddychanie wewnątrzkomórkowe, tlenowe u prokariontów, a u eukariontów. No u eukariontów w mitochondriach, a u bakterii w mezosomach, albo na tak zwanym, inaczej to można nazywać, wypuklenie błony, bo zobaczcie, ta czerwona linia tutaj, ta cienka, to jest właśnie błona. I ta błona robi takie wypuklenia, dzięki czemu ta właśnie bakteria tutaj może robić oddychanie tlenowe. I to jest taki ala mitochondrium. Można nazywać to wypuklenie błony, można to nazywać mezosom, możemy to nazywać chromosom mitochondrialny. Wszystkie nazwy są dozwolone, no i oczywiście zawsze w zadaniu używają jednej z tych wszystkich i my musimy wiedzieć każdą, żeby sobie z tym poradzić. Są rzęski, nie muszą być, to też zależy od trybu życia bakterii, bo pamiętajcie, że bakteria żyje wszędzie. Mogą być bakterie w wodzie, w powietrzu, na lądzie, ale mogą być też na organizmach, w organizmach, więc to też zależy gdzie i absolutnie nie wolno postrzegać je tylko jako złe, bo robią też dużo dobrych rzeczy, na przykład bakterie, które są u nas w jelicie, produkują witaminy z grupy B oraz witaminy K. Więc coś dobrego tutaj się dzieje oraz też pomagają nam trawić celulozę, czyli ścianę komórkową roślinną, bo ona jest dla nas bardzo ciężka do strawienia. Co tutaj możemy więcej o naszej komórce bakteryjnej powiedzieć? No tak naprawdę, jeżeli chodzi o bakterie, to bardziej już teraz będziemy się też skupiać na tym, jak rozróżnić bakterię gram dodatnią i gram ujemną. To też na pewno warto sobie przypomnieć. Ta gram dodatnia to jest ta, która ma taką grubszą warstwę mureliny, ta ujemna odwrotnie, ma taką cieńszą, przez co ta, która jest cieńsza, troszkę lepiej się barwi, ale to też bardzo rzadko, już dawno takiego pytania gdzieś tam takiego typowego nie było. Natomiast będąc jeszcze tutaj tak typowo w temacie komórki, to jeszcze na jedną taką ostatnią rzecz chciałam sobie zwrócić uwagę, która też jak najbardziej może nam się przydać, czyli na rzędowość białek. Bardzo często ta rzędowość białek jest i zazwyczaj ona nam idzie dobrze, a czasami robimy głupi błąd. Więc przypomnijmy sobie, żeby w tym stresie nic nam nie poszło źle. Jeżeli chodzi o białka, mamy możliwości czterech rzędowości. Rzędowości naszych białek zapisujemy sobie w taki sposób. O, gdzie myszka tutaj? O. Pierwsza rzędowość. Druga rzędowość. Trzecia rzędowość. I ja sobie tu zrobię czwarta rzędowość białek. Czyli nasze łańcuchy białkowe
kiedy się modyfikują w tym naszym aparacie Golgiego, to mogą na takie cztery możliwości tutaj się jakoś utworzyć. Pierwszorzędowe białka to są takie, które są zbudowane z jednego łańcucha. I ten łańcuch wygląda tak, czyli jest prosty. Albo schematycznie takie kuleczki to są aminokwasy. Pamiętajcie, białka się budują z aminokwasów. Czyli wygląda to w taki sposób. Struktura drugorzędowa również jest strukturą z jednej nici zbudowana i ona teraz może przyjmować takie formy bardziej albo beta-harmonijki, albo takiej alfa-helisy. Tu mamy beta, a tu mamy alfa. Czyli chodzi o to, że ten nasz łańcuch zaczął się troszeczkę tak już zaginać. Ta struktura beta-harmoniki, ona tak ten wygląd ma, dlatego że ona powstaje przez ułożenie tego łańcucha białkowego na takiej płaszczyźnie, w taki sposób, że wiązania wodorowe, które tam występują, tworzą się między innymi wiązaniami, które są oddalone o siebie w tym łańcuchu i w tej samej płaszczyźnie wtedy leżą również grupy boczne. I ta struktura właśnie wygląda jak taka... No właśnie taka harmonika. Natomiast ta, która jest alfą helisą, to jest taka, która powstaje przez, i to jest bardzo ważne, prawoskrętne zwinięcie. Żebyśmy sobie to zapamiętali, że to jest w prawo. Czyli ta alfa helisa zawsze jest taka prawoskrętna wokół własnej osi i co cztery aminokwasy powstają u niej takie wiązania między węglem a tlenem, a między azotem a wodorem, przez co jest taki właśnie wygląd. Ale jest to całkowicie zawsze jeden łańcuch. Przy trzeciorzędowości jest troszkę więcej zabawy, bo to jest taki łańcuch, w którym faktycznie też są różnego rodzaju jakieś tam takie zgięcia, plus jakieś dodatkowe pętelki, ale to jest jeden łańcuch i w nim, w tych pętelkach występują tak zwane mostki disiarczkowe. Jeżeli zobaczycie, że to jest jeden łańcuch, bo to jest bardzo podchwytliwe i są te mostki disiarczkowe, to jest trzeciorzędowość. Najczęściej właśnie na maturze jest zabawa między trójrzędowością a czterorzędowością i czasami rozróżnienie tego jest tylko przez czytanie bardzo skrupulatne tekstu, żeby zobaczyć, czy chociażby w tekście nie ma liczby mnogiej czy pojedynczej. Czy jest łańcuchy są ułożone, czy łańcuch jest ułożony. Jak łańcuch jeden i ma w sobie mostki dziesiarczkowe, to znaczy, że to jest trójrzędowość. Natomiast jeżeli mamy więcej niż jeden łańcuch, czyli 2, 3, 4, 5 i są też mostki, to znaczy, że to jest czterorzędowa. Czyli tu jest więcej niż jeden łańcuch plus te mostki właśnie. To jesteśmy pewni, że to jest czwartorzędowa struktura. I to jest notoryczne pytanie o rzędowość. Jest jakiś tekst i na podstawie tekstu powiedz na przykład, jaką rzędowość ma kiedyś był na przykład prokolagen. I ten prokolagen był tam opisany dość tak... dużo chyba tam było tego tekstu, jak się kojarzy to zadanie, ale tak naprawdę, żeby to dobrze rozróżnić, to tam było, że łańcuchy. I tam była liczba mnoga, bo sam fakt mostki disiarczkowe jeszcze Wam dużo nie powie. Bo mostki są w trójrzędowości i w czwartorzędowości. I też jak będziecie argumentować, gdyby ktoś z Was zapytał właśnie, jaka jest rzędowość, to nie używamy argumentu, że są mostki disiarczkowe. To jest brzydki argument, dlatego że mostki występują i w trójrzędowości, i w czterorzędowości. Tylko mówimy, że są mostki plus, jest to jeden pojedynczy łańcuch, albo są mostki i jest to więcej niż jeden łańcuch. To jest pełna argumentacja, żeby mieć wtedy pełen punkt na to, żeby ktoś wziął nas na poważnie tutaj. Ok, idziemy dalej. Idziemy, to mamy tutaj. Idziemy dalej i dalej idziemy do metabolizmu. O, bo to sobie zrobiliśmy. I teraz bawimy się metabolizmem. Szybkie przypomnienie, że metabolizm oczywiście dzielimy na anabolizm i na katabolizm. Anabolizm to jest ten nasz tutaj po prawej i to są reakcje syntezy. I też zwróćcie uwagę, że w ogóle jak w tekście gdzieś, bo ten metabolizm tak na początku arkusza gdzieś tam się pojawia, jak zobaczycie właśnie, że to jest jakieś tworzenie czegoś, synteza czegoś, to od razu już wiemy, że mamy jakby mowę o anabolizmie i już śmiało to jest bardzo ładny argument, żeby potem go użyć gdzieś tam, dlaczego uważasz, czy to jest anabolizm, czy katabolizm, bo czasami trzeba to gdzieś tam powiedzieć, to śmiało możemy powiedzieć, że to jest reakcja syntezy, albo że to jest reakcja tworzenia czegoś. Ktoś się tworzy, syntezuje, to jest anabolizm i też to też jest taki proces, w którym produkty zawsze mają bardziej złożoną budowę i więcej energii niż substraty.
I tu jest przykładem fotosynteza, ale też synteza białek, synteza tłuszczu, synteza glikoproteiny, synteza glikolipidów. To są wszystko anabolizmy. My dzisiaj syntezę sobie szybciutko powtórzymy. I mamy też katabolizm, który jest odwrotnie. On jest reakcją rozpadu, więc jak zobaczycie, że coś się rozwala, rozpada, coś się trawi, coś się niszczy, degraduje, to znaczy, że to jest reakcja katabolizmu, czyli taka, gdzie odwrotnie. Produkty mają prostszą budowę i mniej energii niż te nasze substraty. Przykładem to jest oddychanie komórkowe, które też sobie za chwilkę tutaj właśnie powiemy. Zaczniemy od tej fotosyntezy. Ona naprzemiennie z tym oddychaniem tlenu tutaj się gdzieś pojawia i tak naprawdę, szczerze mówiąc, trzeba dobrze się z fotosyntezą zapoznać, żeby sobie z nią dobrze radzić. Ja wiem, że dużo osób zostawia fotosyntezę sobie albo w ogóle metabolizm, żeby sobie go przeczytać przed samą maturą. Przyznam szczerze, że to jest bardzo hardkorowe, moim zdaniem, jeżeli ktoś tak robi, bo w stresie bardzo łatwo jest potem się w tym wszystkim pogubić. Ale jeżeli ktoś w stresie jest w stanie to opanować, to bardzo mocno zazdroszczę takich umiejętności. U mnie działałoby to zupełnie odwrotnie, więc ja raczej jestem osobą, która bardziej powiedziała, żeby sobie to dobrze wszystko przyswoić wcześniej i żeby mieć taką pewność, że na pewno to wszystko dobrze zadziała. Ale przypomnijmy sobie. Fotosynteza, czyli inaczej odżywianie autotroficzne. To jest taki proces, już wiemy, anaboliczny, bo to jest jakaś produkcja jedzenia, potocznie mówiąc, substancji odżywczych, czyli synteza, czyli produkcja, czyli tworzenie się czegoś. No i my musimy tutaj wytworzyć jakieś związki złożone z jakichś prostszych związków. Mamy dwa rodzaje fotosyntezy, chociaż my tak naprawdę skupimy się na tej jednej, bo prawdę mówiąc mamy syntezę oksygeniczną i anoksygeniczną. Ta oksygeniczna to jest ta fotosynteza tlenowa, czyli ta, która przebiega z tym uwolnieniem tlenu, ale też zaraz sobie coś powiemy z tym tlenem, bo to też nie jest tak, że on cały idzie do atmosfery, absolutnie nie. A jest też taka anoksygeniczna, która jest bez uwolnienia tlenu i ona na przykład zachodzi u organizmów beztlenowych. Na tym się nie będziemy skupiać, bardzo rzadko, dużego pH trzeba mieć, żeby o to nas ktoś zapytał. My spójrzmy na to taki standard. Jeżeli chodzi o tą naszą fotosyntezę taką typową, charakterystyczną, którą my znamy, na pewno nam się kojarzy standardowy wzór i od niego chciałabym wyjść, dlatego że on też nam naprawdę sporo tutaj powie. Bardzo brzydki jest ten fajt, ale musimy go przeżyć dzisiaj. Ponieważ wiemy, że na pewno kojarzymy to nawet gdzieś tam z klasy gimnazjalnych, że potrzebujemy dwutlenku węgla, potrzebujemy wody, do tego potrzeba energii świetlnej i teraz bardzo ważna sprawa. Ta energia świetlna nie musi być energią naturalną, to nie musi być słońce. To też jest coś, co może być pytaniem podchwytliwym. To po prostu musi być światło. Wyobraźcie sobie, że jest cała masa różnych sadów hodowli, którzy absolutnie nie polegają tylko na dniach, które są ze słońcem, ale hodujemy coś cały rok. Najczęściej używamy takich różowych lamp. Może zauważyliście kiedyś, że są takie miejsca w Polsce, gdzie ludzie coś hodują i taka aura różowa często wieczorem, nocą bije z tych miejsc. Bardzo ona ładnie wygląda, dlatego że to jest ta wioska światła tej długości, którą myśmy najlepiej lubią do fotosyntezy. Więc to światło może być naturalne, może być sztuczne. Roślina tego nie rozróżnia. I w konsekwencji my zawsze piszemy glukozę. A okazuje się, że to wcale nie jest żaden pierwotny produkt po fotosyntezie. No i pytanie jest, jak to? To jest takie smutne pytanie, że nauczyliśmy się w gimnazjum, że powstaje glukoza i ten tlen i uczyliśmy się, że no, ogólnie że tym produktem jest ta glukoza, a okazuje się, że to nie jest prawda. Oczywiście często tworzy się wtórnie glukozę, ale to aldehyd jest tak naprawdę wcześniejszym pierwotnym produktem i też się uczyliśmy, że ten tlen idzie do atmosfery i my nim oddychamy i to też nie jest tak, że 100% tego tlenu do atmosfery idzie. Natomiast wzory ogólne są pisane w taki sposób, żeby one były najbardziej charakterystyczne statystycznie, czyli najczęściej roślina faktycznie produkuje sobie we wtórnych produktach glukozę i dużą część oddaje tlenu do atmosfery. To jest jej produkt tak zwany uboczny, ale dałabym gwiazdkę, bo jak zobaczymy sobie zaraz oddychanie tlenowe, to okazuje się, że potrafi jeszcze sobie coś tam z nim zrobić. Co tutaj jest nam więcej potrzeba, żeby sobie dobrze radzić z fotosyntezą? Po pierwsze, jeżeli chodzi o naszą fazę zależną od światła, czyli fazę jasną, to jest to taka faza, która oczywiście potrzebuje tego naszego światła i polega na tym, żeby przemienić właśnie tę energię świetlną na energię chemiczną. To się nazywa siła asymilacji.
My chcemy, to jest taki cel. Cel fazy jasnej to jest to, żeby wytworzyć siłę asymilacyjną. To jest bardzo ważne. Siła asymilacyjna składa się z ATP, które mamy tutaj, oraz z LADPH. To jest tutaj. To jest siła asymilacyjna. Uboczny ten tlen tutaj nam powstaje. Cała sytuacja dzieje się na błonie tylakoidu. Na błonie. Wszystko, co jest fazą jasną, jest na błonie. Więc cokolwiek byłoby potrzebne do tej fazy, musi być na tej błonie. Czasami są jakieś pytania, czy coś, co bierze udział, jest obok błony, w błonie, za błoną, pod błoną, wewnątrz, zewnątrz. Nie, to musi być w błonie. Bo cała faza jasna dzieje się na błonie, więc musimy tutaj mieć różnego rodzaju fotosystemy. Mamy dwa. Fotosystem pierwszy, fotosystem drugi, PS1, PS2 w roślinach standardowych. Co to znaczy standardowych? Czyli takich, które mają możliwość dostępu do wody. Jeżeli bierzemy pod uwagę standardową fotosyntezę, czyli taką, gdzie roślina ma dostęp do wody, no to ona ma dwa fotoukłady. Fotosystem pierwszy i fotosystem drugi i to się nazywa inaczej fosforylacja niecykliczna. Może być tak, że roślina będzie miała tylko jeden fotosystem, to będzie fosforylacja cykliczna. Zaraz do tego przejdziemy. I co my chcemy tutaj zrobić? Jak to się dzieje? O co tutaj chodzi? Co tutaj zachodzi? Tutaj jest tak, że pod wpływem światła, zobaczcie te żółte strzałeczki, które tutaj są, cząsteczka wody, tutaj mamy ją bardzo ładnie narysowaną, ona ulega fotolizie. Foto, światło, liza, rozpad, czyli rozkładowi do dwóch tutaj elektronów, dwóch protonów oraz jednego atomu tlenu. No i oczywiście, jeżeli chodzi o atom tlenu, to on jest produktem ubocznym, nic tutaj z nim więcej nie robimy. Natomiast jeżeli chodzi o nasze protony, to one są super gratką, o to nam tutaj chodzi. My chcemy te protony. Te protony, zobaczcie, one tutaj napędzą syntazę ATP. Napędzą tą syntazę właśnie po to, żeby ona mogła wytwarzać ATP, ale zobaczcie, co się dzieje. Światło pada, elektrony się wybijają, dochodzi do rozpadu wody. Woda zbudowana jest z H2O, czyli O to jest ten tlen uboczny, H jako proton tutaj zostaje i zostaje przetransportowany w stronę syntazy ATP. I zobaczcie, że on przechodzi przez syntazę, ona go nie bierze, nie pochłania, nic z nim nie robi, ale tylko to, że przechodzi ten proton wodoru przez nią, to syntaza się uruchamia i produkuje ATP. I wodór, który przechodzi na tą drugą stronę, zostaje wyłapany przez NADP i staje się NADPH. Dzięki czemu mamy trzy produkty. ATP, NADPH oraz O2. Trzy produkty. To jest bardzo ważne, że tutaj powstają trzy produkty. Dwa, które chcemy, jeden uboczny. Ale produkty są trzy. I też zwróćcie uwagę, że tu jest syntaza. Końcówka aza, czyli to jest enzym, czyli to jest białko. Czyli gdyby ktoś nas zapytał, dlaczego fotosynteza nie zachodzi, kiedy na przykład jest ultra ciepło, albo ktoś by położył liścia w bardzo wysokich temperaturach, no bo synteza by się zdenaturowała. Ona jest białkiem i pod wpływem kwasów albo wysokich temperatur jak najbardziej mogłaby się tutaj zdenaturować. I tak wygląda standardowa faza jasna w roślinach, które mają uniwersalne, dobre dostępy do wody. Natomiast są rośliny, które mają troszeczkę zaburzony dostęp do tej wody i one nie mają tego PS2 tutaj. Mają tylko PS1, czyli fotosystem pierwszy. One przez to, że mają też mało wody i mało dostępność wody, nie pozwalają na to, żeby światło rozbijało tę wodę. No bo jak mam mało wody i jeszcze bym rozbiła swoją wodę, to już w ogóle bym umarła bez wody. Więc to są takie rośliny, które skoro jak nie mają tutaj wody, to nie będzie tego wodoru, a jak nie będzie tego wodoru, to po pierwsze, nie będzie tlenu jako produkt uboczny, nie będzie NADPH, no bo to NADPH się stało, bo to H się połączyło z NADP, będzie tylko ATP. I to jest fotosynteza bardzo słaba, ponieważ siła asymilacji tutaj składa się tylko z ATP. I zwróćcie uwagę, taki rysunek się kiedyś pojawił na maturze. Pod tym trzeba było wypisać produkty i czy zachodzi fotoliza wody, czy nie zachodzi. Zobaczcie, to jest fosforylacja cykliczna. Cykliczna, ponieważ elektrony, zobaczcie, one tak cyklicznie w kółko wędrują. Ale to jest ta sytuacja taka troszkę niefajna, krytyczna, taka niekorzystna, bo tutaj powstaje tylko, zobaczcie, ATP. Nic więcej nie powstaje. Natomiast fosforylacja niecykliczna jest u roślin, które mają faktycznie dobrą dostęp do wody, więc zobaczcie, co powstaje. Powstaje nam NADPH+H+, powstaje nam ten tlen, no i powstaje ATP. I to jest bardzo ważna informacja, żeby sobie zawsze o tym pamiętać, że pełna siła asymilacji składa się z ATP, oraz NADPH. Można napisać 2, albo można sobie napisać NADPH plus H+,
Obie wersje są jak najbardziej dostępne i to jest pełna siła asymilacji. Ona nam jest bardzo potrzebna do drugiej fazy, żeby wyprodukować substancje odżywcze. Ale gdyby ktoś nas zapytał, jakie wszystkie produkty powstają, to powiedzielibyśmy, że jeszcze O2. No bo te O2 są tym produktem tutaj ubocznym. I co dalej się dzieje? No i dalej wchodzimy w fazę ciemną, czyli fazę cyklu Kelvina, która jest fazą niezależną od światła i ona tutaj polega na tym, żeby wykorzystywać teraz właśnie tę utworzoną siłę asymilacji z fazy jasnej do wytworzenia związków organicznych. I gdzie zachodzi ta faza? W stromie chloroplastów. Tam było na błonie tylakoidów, faza ciemna w stromie chloroplastów. I teraz zwróćcie uwagę, że ten nasz cykl Krebsa składa się z trzech etapów. Z karboksylacji, z redukcji i z regeneracji. I teraz pojawiło się kiedyś pytanie, w której fazie cyklu Kelvina nie używa się, nie jest wykorzystywana energia? Zwróćcie uwagę na schemat. Tylko w karboksylacji, bo zobaczcie, w redukcji używamy ATP, to naszą siłę asymilacji, w regeneracji też używamy, w karboksylacji nie. Na czym te trzy etapy polegają? Ta nasza karboksylacja, która tutaj jest, znowu coś klikłam, no usunęłam. O, wróciło. Ta karboksylacja, która tutaj jest, ona polega na tym, żeby przyłączyć CO2, czyli dwutlenek węgla, do naszego akceptora pięciowęglowego, czyli do rybulozo 1,5 bifosforanu, czyli RUBP. My chcemy tutaj RUBP. Ciekawe, czy możemy tutaj tak dopisać? Nie dopiszemy tak. RUBP, czyli nasze CO2 musi się dołączyć do RUBP. RUBP to taki lokaj. Jak nasze CO2 zostało tutaj zaproszone, żeby tutaj do nas do tej stromy weszło, no i wita je właśnie ten akceptor RUBP. Po pierwsze sprawdza, czy na pewno to CO2, a po drugie go tutaj zaprasza. I jeżeli teraz to CO2 sobie wejdzie, to ono jest połączone już z tym akceptorem. To teraz z udziałem enzymu, to jest taki enzym rubisko, czyli enzym karboksylacji ryboluzobifosforanowym, dojdzie do takiego nietrwałego sześciowęglowego związku C6, który będzie się rozpadać na dwie cząsteczki C3, czyli te o tutaj kwasu 3-fosfoglicerynowego. Czyli co my mamy zapamiętać w tej karboksylacji? Po pierwsze, że dzieje się ona bez udziału energii. Po drugie, że chodzi o to, że trzeba zaprosić CO2, ale ono sobie tak po prostu nie może wejść. Ono się łączy z akceptorem, czyli z tym, kto go wita i to jest RUBP. A do tego, jak to się połączy, to połączy się to z RU, z rubisko, o tak to się ładnie czyta, który doprowadzi do powstania sześciu cząsteczek 3-węglowych. Czyli jakbyśmy mieli na to spojrzeć w troszkę ładniejszy sposób, to mamy tak, CO2 wita się z akceptorem RUBP, który wtedy do tego się wszystko dołącza, ten nasz rubisko. W konsekwencji tej relacji karboksylacji powstają nam te cząsteczki kwasu 3-fosfoglicerynowego, czyli te 3-węglowe. To się dzieje w karboksylacji. Następnie wchodzimy w etap redukcji. Pamiętajcie, że redukcja w chemii, w biologii to coś odwrotnego niż w życiu. Nam w życiu się kojarzy, że jak jest redukcja miejsc pracy, to że jest mniej pracy. Przecież tych miejsc do pracy jest mniej. Ale redukcja w chemii znaczy, że czegoś ma być teraz więcej. I w tej naszej redukcji ona polega na tym, żeby zredukować właśnie ten kwas 3-fosfoglicerynowy do aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Jak to zrobić? No przy użyciu siły asymilacyjnej. Czyli jak ktoś nas zapyta, co się dzieje, żebyśmy to umieli wytłumaczyć. W redukcji za pomocą siły asymilacyjnej, którą uzyskaliśmy w fazie jasnej, wytwarzamy pierwotny produkt po fotosyntezie, czyli aldehyd 3-fosfoglicerynowy. I to jest pierwotny produkt. To jest pierwszy produkt, który powstaje i dopiero on może zostać przemieniony we wtórny produkt, czyli jakieś glukozy, ketokwasy, kwasy tłuszczowe, jakieś białka, jakieś tłuszcze, cokolwiek innego, co ta roślina będzie potrzebować. Ale pierwotnym produktem jest aldehyd 3-fosfoglicerynowy, dlatego ja Wam też to narysowałam tutaj wcześniej, żebyście się nie nabrali, że glukoza, ona jest tylko w standardowym takim wzorze, ale to aldehyd 3-fosfoglicerynowy jest pierwotnym produktem. I jeszcze później jest trzecia faza, czyli taka faza regeneracji, no czyli ona polega na tym, żeby odtworzyć ten RUBP, czyli tego akceptora za pomocą energii, żeby znowu mógł przywitać kolejną cząsteczkę CO2. I w taki sposób, jak już będziemy mieć taki poziom wiedzy,
damy sobie radę z tymi zadaniami, które tam na maturze są, na spokojnie, bo one faktycznie są dość podstawowe, tylko że one się nam bardzo mieszczają, ponieważ ten metabolizm jest tak dość obszerny, bo nie mamy tylko fotosyntezy, mamy też wiedzę o enzymach, mamy cykl moczniki, mamy też oddychanie tlenowe, mamy fermentację, jest tego po prostu dużo i to powoduje, że zaczynamy się trochę w tym gubić, ale mam nadzieję, że już dzisiaj przestaniemy się gubić. Ok, więc jak mamy fotosyntezę, to teraz możemy sprytnie jeszcze przypomnieć sobie oddychanie komórkowe. Oczywiście oddychanie komórkowe dzieje się w mitochondrium, ale pamiętajmy, jeżeli byłoby to bakteria, czyli komórka prokariotyczna, to my już dzisiaj wiemy, że możemy użyć wyrazu, że oddychanie komórkowe u takiej bakterii dzieje się w mezosomie albo inaczej na wypukleniu błony albo inaczej na chromosomie mitochondrialnym. Wszystkie odpowiedzi tutaj są jak najbardziej dozwolone. I tutaj dzieje się coś innego, a w sumie coś podobnego, można by tak powiedzieć. Czy my to wytniemy? Zobaczymy. Coś się udało. Coś podobnego, a coś innego. Dlaczego? Chciałam ten wzór nam zostawić, ponieważ teraz zobaczcie, jak wygląda wzór ogólny oddychania tlenowego i z tym też się wiąże jedno pytanie, które w którymś tam roku się pojawiło. Mamy glukozę, mamy tlen, czyli zobaczcie, produkty po fotosyntezie. Zamieniają się, w substraty do fotosyntezy. H2O i energię. I co to ma tutaj wspólnego z zadaniami maturalnymi? Ano troszkę ma, bo pojawiło się kiedyś takie pytanie, żeby powiedzieć, jaką wspólną taką powiązanie, jakąś relację, jaki jest związek między fotosyntezą a oddychaniem komórkowym w roślinie. Takie pytanie się kiedyś pojawiło i to wcale nie znaczy, że już się więcej nie pojawi, absolutnie. Jak najbardziej to się zdarza, że pytania się powtarzają. I teraz, co to ma wspólnego? Zobaczcie, to była fotosynteza, a to jest to oddychanie. I zobaczcie, że jeżeli chodzi o fotosyntezę, to produkty fotosyntezy są substratami do oddychania komórkowego, a produkty oddychania komórkowego są substratami od fotosyntezy. Czyli teraz ta cała magia nauczania gimnazjalnego pryśnie, że tlen, który produkuje roślina, nie jest cały oddawany dla nas, żebyśmy go czerpali, ale pewna część zostaje po to, żeby roślina też oddychała tlenowo. No i tej glukozy też sobie trochę produkuje dla siebie, żeby to oddychanie robić. I tak samo jak robi fotosynteza, to też nie jest tak, że 100% dwutlenku węgla, który bierze, jest z powietrza i powoduje, że nam wszystko oczyszcza. Ma też trochę produkcji swojego CO2, który też wykorzystuje właśnie do fotosyntezy. I to jest bardzo ważne, że produkty fotosyntezy są substratami oddychania komórkowego i odwrotnie. Produkty oddychania komórkowego są substratami fotosyntezy. To się kiedyś pojawiło, na pewno warto na to zwrócić sobie uwagę. Nasze oddychanie komórkowe jest troszeczkę trudniejsze i tutaj na pewno się już to nam bardziej myli, bo są aż 4 etapy. Glikoliza, reakcja pomostowa, cykl Krebsa oraz łańcuch oddechowy, inaczej nazywany utlenem końcowym. Zwróćcie uwagę, glikoliza dzieje się jeszcze w cytoplazmie, czyli jeszcze nie w mitochondrium. I tutaj też jak najbardziej może się pojawić pytanie podchwytliwe, które mogłoby brzmieć, gdzie zachodzi oddychanie tlenowe. No 3/4 tego oddychania zachodzi w mitochondriach, ale 1/4 w cytozolu. Na to musimy zwracać uwagę. Gdyby ktoś na przykład w Prawda Fałsz się zapytał, czy całe oddychanie tlenowe zachodzi w mitochondrium. No nie, no fałsz, bo pierwszy etap jest w cytoplazmie, więc śmiało można tutaj powiedzieć fałsz. Zacznijmy od tej naszej glikolizy. Co tutaj się dzieje? Glikoliza u nas w poręczniku jest bardzo przyjemnie narysowana, a okazuje się, że jak ktoś sobie wpisze glikolizę gdzieś w internet, to ma tam bardzo wiele szlaków metabolicznych. Absolutnie na te szlaki nie patrzymy jakoś mocno, nie próbujemy tutaj się tym zestresować. Nam chodzi po co się dzieje, jaki skutek, jakie są substraty, jakie są produkty. To teraz, jak mamy glikolizę, to glikoliza jest to taki szlak, w wyniku którym powstaje. I teraz zobaczcie, my musimy też umieć to z obrazka. Czyli jak mogą nam takie coś narysować, to zobaczcie, co powstaje. Powstaje ATP. Tutaj powstaje ATP, tutaj powstaje ATP, tutaj powstaje ADP. Czyli dwie cząsteczki się złożyły, 4 powstały, ale jak się dwie złożyły, no to 2 na plusie. Czyli w wyniku glikolizy powstaje ATP, powstaje też, zobaczcie, LADH plus H+, oraz powstaje ten główny produkt, czyli pirogronian.
I to musimy wiedzieć, że głównymi produktami glikolizy, która zachodzi w cytozolu, inaczej cytoplazmie, jest pirogronian, ATP oraz LADH plus H+. Z czego to się tworzy? Czyli jakie są substraty? No to spójrzmy, zobaczcie. Glukoza, ADP oraz reszta fosforanowa i NAD. To są nasze tutaj substraty. I teraz, u organizmów, które oddychają na drodze fermentacji, też się dzieje glikoliza i jest ona właściwie tym jedynym procesem, który dostarcza energii w postaci ATP. Natomiast u organizmów, które oddychają tlenowo, to ten pirogronin jest jakby takim kolejnym substratem, czyli zostanie on całkowicie potem utleniony do dwutlenku węgla w cyklu Krebsa. Natomiast NADH plus H plus cały czas czeka, on dopiero będzie wykorzystywany w łańcuchu oddechowym. No a nasze ATP, no to jest już jakiś taki zysk energetyczny. To też jest ważne. Czyli podsumowując glikolizę, dzieje się ona w cytoplazmie, inaczej w cytozolu. Z glukozy, z ADP, reszty fosforanowej oraz LAD tworzy się pirogronian, ATP oraz NADH plus H plus. I teraz ten nasz pirogronian, który tutaj jest, będzie on wykorzystany całkowicie i utleniony w cyklu Krebsa do dwutlenku węgla, który potem sobie będziemy wydychać. Nasze ATP, które powstało, jest już naszą jakąś energią, którą będziemy mogli używać, a NADH plus H plus na razie czeka, będzie wykorzystywane dopiero w ostatnim, w czwartym etapie w łańcuchu oddechowym. Następnie tutaj bardzo króciutko wstawiona reakcja pomostowa, no bo to jest naprawdę szybka akcja tutaj. To jest właściwie taka reakcja, w której ta właśnie cząsteczka pirogranianu jest przekształcana do acetylokoenzymu A. To jest reakcja, która już zachodzi, zobaczcie, w matrix mitochondrialną, bo tutaj nam tak rozróżnili na te kolory. I co tutaj powstaje? I z czego? Z pirogranianu, z koenzymu, bo zobaczcie, tutaj trzeba było koenzym też, by powstał koenzym A, czyli z koenzymu i z LAD+, powstaną acetylokoenzym A, LADH plus H plus oraz CO2. CO2 na wydech, niepotrzebny w ogóle. Czyli znowu, podsumowując, w wyniku reakcji pomostowej powstaje acetylokoenzym A, LADH plus H plus oraz CO2. I to acetylokoenzym A jest włączany potem dalej do cyklu Krebsa, tutaj będzie potrzebny. LADH plus H plus, tak samo jak ten, czeka, dopiero na ostatnim etapie będzie wykorzystywany. A oczywiście CO2 stanowi produkt uboczny, no i zostanie jakby wydalony wraz z wydychanym powietrzem. I następnie mamy cykl Krebsa, który też się dzieje w matrix mitochondrium. Cykl Krebsa tak naprawdę można było, no i to zawsze zostawiam na własną odpowiedzialność uczniów. Czy się uczą tego po kolei, czy po prostu chcą wiedzieć, jakie były substraty, produkty, cel. Warto wiedzieć po kolei, na pewno się to przydaje, ale zostawiam to na Waszą odpowiedzialność, bo to też zależy, jak jest prawdopodobieństwo, jakie macie szczęście, o może tak, ile szczęścia będzie, żeby się takie pytanie gdzieś tam nie pojawiło. Ponieważ cykl Krebsa jest to cały taki szlak metaboliczny, w którym te grupy acetylowe, które pochodzą z tego acetylokoenzymu A, będą stopniowo utleniane przy takiej jednoczesnej redukcji tych przenośników NAD, FAD, właśnie po to, żeby wyprodukować jak najwięcej NADH plus H plus, FADH, żeby móc robić łańcuch oddechowy. Bo zaraz zobaczycie, ten łańcuch oddechowy działa bardzo podobnie jak faza jasna fotosyntezy. I co tutaj się dzieje? Tak naprawdę, idąc z takimi głównymi tutaj produktami, to po pierwsze, musimy przenieść grupę acetylową z acetylokoenzymu A na taką czterowęglową cząsteczkę szczawianu z wytworzeniem sześciowęglowej cząsteczki cytrylianu. I następnie potem robimy izomerację, potem będziemy robić odłączenie kolejnej grupy dwutlenku węgla, żeby dojść do tak zwanego naszego kwasu bursztynowego. I ten wykres mi się bardzo podoba, bo on też zwrócił uwagę na takie najbardziej charakterystyczne punkty. Tutaj tak naprawdę to przekształcenie, tutaj gdzie ten kwas bursztynowy jest, warto byłoby wspomnieć, że to przekształcenie bursztynolo koenzymu A, bo tu wszędzie się używa ten koenzym A właśnie, jest połączone troszeczkę z fosforylacją substratową. Fosforylacja substratowa to jest takie coś, w wyniku czego syntezuje się również ATP, więc tutaj powstanie też jeszcze ATP, można byłoby tutaj tak dopisać. I następnie się odłącza dwa atomy wodoru, powstaje bursztynian, a następnie mamy uwodnienie, czyli dodanie wody, żeby powstał nam tutaj kwas jabłkowy,
A ostatni etap będzie, żeby utlenić kwas jabłkowy do szczawio octanu i tak cały czas w kółko. Ale co dla nas jest bardzo ważne, to to, że w wyniku cyklu Krebsa, który zachodzi w matrix mitochondrialnym, powstają zredukowane przenośniki NADH++, FAD, które będą oczywiście tak jak z reakcji pomostowej z glikolizy zbierane, żeby użyć dopiero w ostatnim etapie. Powstaje ATP, które jest oczywiście naszą energią, no i powstaje CO2, czyli dwutlenek węgla, który z wydechem zostanie usunięty. I dochodzimy do najważniejszego, ostatniego etapu, czyli do łańcucha oddechowego. Tutaj my przez te trzy etapy wcześniej cały czas tak zbieraliśmy te przenośniki elektrolowe, czyli te nasze NAD, FAD, po to, żeby tutaj teraz do łańcucha oddechowego, który tutaj się na błonie wewnętrznej mitochondrii, czyli na tym grzebeniu dzieje, żeby właśnie te przenośniki użyć. Bo zobaczcie, że on naprawdę wygląda bardzo podobnie jak faza jasna fotosyntezy. Bo tutaj są kompleksy białkowe, a tutaj jest syntaza ATP. I tak samo właśnie ta syntaza ATP uruchomi się dzięki temu, że się taki gradient, czyli różnica protonowa tych wodorów zrobi, czyli one tak, zobaczcie, będą przechodzić przez to syntezę i wtedy się uruchomi, żeby produkować ATP. Dokładnie to samo, co w fazie jasnej. I nawet można powiedzieć, że ten proces oddychania tutaj ostatni jest taki z dwóch części. Czyli po pierwsze składa się z tego, że ten łańcuch transportu elektronów zawiera tak naprawdę cztery kompleksy białkowe, ale tylko trzy biorą udział. Kompleks białkowy numer 1, numer 3 i numer 4, więc się nie zdziwcie, jak czasem nie zobaczycie numer 2. Po prostu on nie bierze udziału w oddychaniu komórkowym. I one właśnie, te kompleksy białkowe, tak jak tutaj zobaczcie, macie te właśnie NADH, to one tutaj przez te kompleksy białkowe przepuszczają te wodory. Czyli te kompleksy mają możliwość, taką zdolność transportu tych protonów wodorów, które są uwolnione z tych przenośników, które były zbierane. Właśnie po to, żeby zrobić gradient, czyli nierówność, która uruchomi syntezę ATP do produkcji dużej ilości ATP. Dodatkowo tutaj jeszcze tlen cząsteczkowy, który jest z naszego oddychania, jak robimy wdech, łączy się z tymi wodorami i powstaje H2O, czyli woda. I kiedyś się pojawiło takie pytanie, gdzie powstaje woda metaboliczna. To był wyraz, który zaskoczył dużą część osób, bo raczej nie używaliśmy zwrotu woda metaboliczna, po prostu mówiliśmy, że powstaje woda. A nie dodawaliśmy, że to jest jakaś metaboliczna. Ona powstaje tutaj właśnie, w łańcuchu oddechowym, dlatego że to jest oddychanie tlenowe, czyli my pobieramy tlen. No i ten tlen się połączył z tym wodorem, w wyniku czego powstała jeszcze taka ubocznie tutaj woda. Czyli zwróćcie uwagę, że to oddychanie komórkowe polega na tym, że my przez tę glikolizę, reakcję pomostową i cykl Krebsa cały czas zbieramy przenośniki elektronowe z tym wodorem, czyli te FAD i NAD. Zbieramy, żeby w końcu wykorzystać je tutaj, na łańcuchu oddechowym w ostatnim etapie, żeby te wodory przechodziły przez tą syntezę ATP, bo czym więcej ich tu przejdzie, czym większy się zrobi gradient, tym więcej wyprodukujemy ATP, czyli tym więcej będziemy mieć tutaj energii. Więc po to tutaj to robimy. Ja lubię ten rysunek, który jest tutaj, bardzo fajnie pokazuje, gdzie jest przestrzeń międzybłonowa. Więc na to sobie warto zwrócić uwagę, żeby za szybko gdzieś też nie rozwiązać jakiegoś zadanie. Ale mam nadzieję, że teraz będzie Wam z tym już dużo łatwiej. Chciałam jeszcze kilka słów powiedzieć tak na szybko, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, układ immunologiczny. A to z tego względu, że bardzo dużo osób gdzieś czuje taką predykcję, że ten układ faktycznie ma jakąś tam możliwość, że będzie. Czy będzie? Nie wiem. Nikt tego nie wie z nas. Ale gdyby faktycznie się coś takiego okazało i na pewno nie zaszkodzi powtórzyć takiej najważniejszej rzeczy. Tutaj chciałam zwrócić uwagę przede wszystkim na odporność i na przeciwciało. Dlaczego? No bo to jest białko. A skoro to jest białko, to ma właściwości białka, czyli znowu denaturuje się, koaguluje się. I to jest znowu bardzo fajne, żeby zapytać się o rzędowość, zapytać się, dlaczego nie działa, kiedy jest bardzo gorąco. W sensie nie na dworze, tylko w ogóle jak ktoś się wsadzi do jakiegoś, nie wiem, gorącego jakiegoś roztworu. No bo się po prostu zdenaturuje. Sam nasz układ odpornościowy, o którym na pewno dużo już słyszeliście w tym roku, z wiadomych względów, jest to taki układ, który jest zbudowany z bardzo wielu komórek i narządów, które tutaj ze sobą chcą współpracować. Ja zwróciłabym uwagę najbardziej na limfocyty. W ogóle, nie tylko, że na B, ale w ogóle na limfocyty. Też zwróćcie uwagę, że wszystkie te komórki powstają w szpiku kostnym. W szpiku kostnym czerwonym, ale
Następnie jest tak, że limfocyty T, które tam powstają, one mają różne warianty. Może być limfocyt TC, TH, TS, no i te warianty nie potrafią wykształcić się w szpiku. One muszą się wykształcić, czyli dojrzeć dopiero w grasicy. Czyli wszystkie komórki odpornościowe powstają w szpiku, natomiast takie większe zróżnicowanie się, takie już bardzo szczegółowe, szczególnie tych limfocytów T, jest w grasicy. Grasicy, która jest takim gruczołem zanikającym wraz z wiekiem. I wtedy możemy się tak różnicować. Limfocyty TC to są te takie cytotoksyczne, które działają na poziomie komórkowym. Mamy TS, supresorowe, które hamują reakcje obronne organizmu. I mamy limfocyty TH, które są takimi pomocnikami. Ja w ogóle bardzo polecam, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, oglądać Było sobie życie. Bardzo fajnie są przedstawione, żeby sobie wyobrazić tak dużą ilość komórek i żeby jakoś sobie to jeszcze w głowie ułożyć. A drugie limfocyty to są limfocyty B, które wytwarzają przeciwciała. I to jest ta zabawa taka najważniejsza. No bo oczywiście mogą się pojawiać jakieś pytania o odporność swoistą, nieswoistą, żeby rozróżnić. Czyli na przykład to, że kaszlemy, to czy to jest swoista, czy nieswoista. Nieswoista. Pamiętajcie, to się tak dziwnie nazywa. Nam się bardzo kojarzy wyraz swoiste, że to jest takie nasze, swojskie, a tu jest właśnie odwrotnie, że swoista nazwa to jest odpowiednik nabytej, a nieswoista to wrodzonej. Więc tutaj na pewno na to bym zwróciła uwagę, że na ten kaszel jest wrodzony, a na przykład jakaś taka wytwarzanie przeciwciał już jest odpornością nabytą. I mamy dwie odporności. Odporność komórkową i odporność humoralną. I na to na pewno bym swoją uwagę zwróciła, ponieważ jeżeli chodzi o odporność komórkową, to ona jest taką odpowiedzią oczywiście immunologiczną, która polega na tym, żeby niszczyć komórki, które zostały rozpoznane jako obce, czyli mają jakiś antygen, którego my po prostu nie znamy. I tutaj biorą udział limfocyty TC. Zobaczcie, tutaj są one właśnie narysowane. Te limfocyty TC tak naprawdę przylegają do takiej komórki, o tak jak tutaj jest taki jakiś prowirus. One się tutaj z nią po prostu łączą i wydzielają takie specjalne substancje, które powodują, że ta obca komórka po prostu umiera. I następnie te martwe komórki będą pochłaniane przez komórki żerle. To tutaj jest ten drugi etap. Teraz komórka żerla, na przykład jakiś makrofag je pochłonie, żeby pozbyć się po prostu ich, posprzątać po sobie. To jest bardzo fajna odporność i to jest bardzo ważne, żeby ona u nas dobrze działała, bo dlaczego lepiej jest na przykład zniszczyć całą komórkę, niż spróbować ją naprawić? No lepiej jest zniszczyć, bo my mamy ciągle podziały mitotyczne, więc jakby nawet byśmy się całej komórki pozbyli, bo ten wirus byłby wielkości tej komórki na przykład, to nie ma z tym problemu, bo my sobie mitotycznie zrobimy nową komórkę. Ale gdybyśmy pozwolili na naprawę sobie i ta naprawa by nam nie wyszła i ten wirus, bakteria, grzyb zaczęłoby się tutaj gdzieś tam namnażać, rozmnażać i powodować, że jest go coraz więcej, no to moglibyśmy nad tym nie zapanować i to mogłaby być jakaś większa tutaj choroba. Czyli odporność komórkowa jest jakby hamowana przez limfocyty TC, które się łączą właśnie z jakimś obcą komórką, której nie znają, wydzielają substancje, które ją uśmiercają, a następnie jakiś makrofag, czyli komórka żerla ją po prostu pożera i sprząta, żeby u nas się nigdzie nie pałętała. Natomiast drugą odpornością, na pewno troszkę bardziej skomplikowaną, jest odpowiedź humoralna. Ona troszkę dłużej tutaj już działa. I tu chyba gdzieś jest ładniej, o, mamy ładnie narysowaną. Jak to przebiega? Wygląda to w taki sposób, że nasze komórki mają swoje antygeny, no i obce też mają swoje. Antygen to takie po prostu ubranie, taki znacznik, po którym rozpoznajemy, kto jest kim. No i właśnie, jeżeli pojawią się obce antygeny, to nasze makrofagi, które ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś oglądał Hotel Transylwania, taką bajkę, to można sobie kojarzyć z tą postacią takiego glutka, takiej galaretki. Kto nie oglądał, to bardzo polecam po maturze, naprawdę bardzo dobrze rozluźnia. Przefantastyczna bajka. To w bajce Hotel Transylwania właśnie jest ten glut. I moim zdaniem to jest bardzo fajny odpowiednik właśnie makrofagu, który też jest takim glutowatą komórką, która pochłania do siebie nieproszone kości. Ale oczywiście często jest tak, że ona sobie nie poradzi. Czyli tych nieproszonych kości jest więcej, niż ona ma możliwość ich pochłonić. I było to, że ona stara się je trawić, żeby je zniszczyć, no to czasami nie daje rady, nie wyrabia. Więc wtedy widzi to limfocyt TH. TH, H jak helpful, jak pomoc, pomocny. Więc on widzi, że makrofag, ten, który tutaj, nie radzi sobie z właśnie tym nieproszonym gościem, więc on sam w sobie nie potrafi z nikim walczyć. On tego nie potrafi robić, ale potrafi dać znaka do limfocytu B,
który jest takim najmocniejszym żołnierzem w naszym organizmie, ponieważ on potrafi strzelać przeciwciałami, czyli ma najsilniejszą broń. I teraz ten limfocyt TH widzi, z kim sobie nie radzi ten makrofag i daje informację do limfocytu B, z kim sobie nie radzi. Czyli po pierwsze daje znać, że sobie nie radzi makrofag, a po drugie z jakim antygenem. Bo jeżeli ten antygen już znamy, to limfocyt B weźmie już konkretne przeciwciała. A jeżeli go nie znamy, no to musimy się dopiero go nauczyć. I wtedy ten limfocyt B przychodzi, strzela przeciwciałami, dzięki czemu uda nam się zlikwidować tego nieproszonego gościa, a następnie część tych limfocytów B zamienia się w komórkę pamięci, żeby kolejnym razem już móc szybciej zareagować i od razu strzelać z większej na przykład ilości tych przeciwciał. Tutaj mamy, że to się oczywiście też może potoczyć w drugą stronę, czyli właśnie w tą na poziomie komórkowej, ale tutaj to jest tylko ten porównawczy, czy chodziło o to właśnie, o ten rysunek, tutaj ktoś go tak rozbudował na dwie strony. Czyli zwróćcie uwagę, że odporność komórkowa dzieje się na jakby przestrzeni komórki, jest istotna dla nas, naprawdę, to dużo nam daje, bo ten limfocyt TC od razu nieproszonych gości tutaj nam próbuje zahamować i uśmiercić. Natomiast jeżeli tych nieproszonych gości jest naprawdę bardzo dużo, to jednak ta odpowiedź humoralna musi zacząć działać. Czyli te makrofagi, limfocyty TH, limfocyty B. Takie tutaj po kolei biorą komórki udział. Oczywiście mogą się pojawiać jakieś komórki dopełniacza, jak najbardziej, jakieś, które będą tutaj pomagać, bo to dopełniacza to na przykład jakieś cytokininy, które jak najbardziej mogą tutaj wpływać na jakiś wzrost, na darzenie się aktywności komórek, które tutaj będą brać udział w tej walce. Mogą być jakieś interleukiny, które będą pomagać w jakimś wnoszeniu informacji, albo interferony, które będą przy wirusach bardzo zaangażowane, żeby je tam gdzieś niszczyć. Czyli jakieś takie pobożne komórki również się tutaj pojawiają i również pomagają z tą walką, ale limfocyt B jest tym takim najważniejszym, to on wytwarza przeciwciało i tylko on, to na nim tutaj mamy się skupić. I jeszcze tak naprawdę, jeżeli chodzi o układ odpornościowy, to na pewno bym nie pomijała różnicy między szczepionką a surowicą. To też jest taka rzecz, która jest no, bardzo na czasie i wcale bym się nie zdziwiła, jeżeli ona by się gdzieś tutaj pojawiła. Ponieważ było jakieś takie zadanie, że dwóch chłopców biegło, dwóch się przewróciło i zrobiło sobie taką ranę, że leciała im krew tam z kolana i jeden w książeczce zdrowia miał, że był szczepiony na tężce, a drugi nie miał takiej informacji. I było pytanie, co tutaj zrobić, i tam trzeba było wybrać z jakichś tam punkcików. No to jeżeli ktoś był szczepiony na tężce, to wystarczy obmyć ranę, założyć bandaż i tyle. Natomiast jeżeli ktoś nie mamy informacji, nie wiemy, czy był szczepiony, to teraz pytanie, podajemy surowicę czy szczepionkę? I bardzo ważna sprawa, podajemy surowicę. Jaka jest różnica? Słuchajcie, surowica to jest płyn z gotowymi przeciwciałami, czyli właśnie z tym, co tutaj jest. Czyli ktoś jest chory, coś się dzieje nie tak, czyli podajemy mu już gotowe przeciwciała, żeby zastrzeliły, zabiły tego nieproszonego gościa. Natomiast jeżeli mamy chorobę, w sensie taką jak dziś, jak teraz, pandemia jest i my jesteśmy zdrowi, ale chcemy mieć profilaktycznie taką większą odporność przed tą chorobą i nie chcemy tej choroby najpierw przechodzić, bo oczywiście my możemy sobie takie przeciwciała wytworzyć przez przejście choroby, czyli jak przejdziemy na przykład ospę, to już sobie wytwarzamy przeciwciała swoje własne i potem tak za bardzo, że na tą ospę drugi raz się nie choruje. Natomiast niektóre choroby są bardzo groźne, niebezpieczne, mogą spowodować nawet i śmierć człowieka, więc się na nich szczepimy. I szczepionka to jest podanie właśnie jakiegoś fragmentu, kapsydu, tego danego wirusa czy bakterii i nasz organizm tę szczepionkę odczytuje jako tę chorobę i na podstawie właśnie tej szczepionki produkuje te przeciwciała. I potem jak ta choroba naprawdę przyjdzie do nas, no to od razu odpowiednią ilością przeciwciał atakuje tę osobę, znaczy tego nieproszonego gościa, tego wirusa albo bakterię, przez co my nie czujemy w ogóle objawu, bo to się dzieje natychmiastowo. I dlaczego nie wolno podać osobie na przykład chorej szczepionki? Dlaczego to jest tak, że jak idziemy na szczepienia, to najpierw trzeba iść do lekarza rodzinnego, żeby powiedział, czy jesteśmy zdrowi? Dlatego, że jeżeli jak bylibyście chorzy, na przykład na grypę i chcielibyście w ten sam dzień zrobić sobie szczepionkę na grypę, to teraz te limfocyty B, które są tutaj, właśnie w tym momencie, bo jesteście chorzy, są zaangażowane w walkę z tą wirusem grypy. A wy jeszcze sobie wszczepiliście szczepionkę.
czyli jakby drugie artyleria wirusa grypu. I teraz te przeciwciała się na pół podzieliły i pół będzie działać z chorobą prawdziwą, a pół ze szczepionką. Więc ta choroba będzie jeszcze cięższa do przejścia i może być jeszcze większe powikłania. Czyli szczepionkę dajemy tylko osobie zdrowej, żeby sobie ona wytworzyła przeciwciała na zaś, jakby się miała ta choroba u niej pojawić. Natomiast surowice podajemy osobie chorej, gdzie trzeba szybko zareagować, żeby jej się nie stała krzywda. To jest coś, na co ja bym na pewno sobie zwróciła uwagę do tej matury 2021. I została nam jeszcze jedna rzecz, którą chciałam z Wami poruszyć, czyli genetyka. Genetyka to jest coś, co my wiemy, że będzie, tylko nie wiemy jeszcze w jakiej postaci i co. Na szczęście wiemy, że nie będzie operonów. Mówię na szczęście, bo osobiście uważam, że te operony dużo mocą uczniów w głowie i duża część uczniów uczy się ich na pamięć, nie ze zrozumieniem. I często nie mamy potem za dużo wspólnego dalej gdzieś z tymi operonami, więc jest to pewnego rodzaju też ułatwienie. Natomiast na pewno pojawią się krzyżówki. No i teraz chciałam tutaj kilka krzyżówek przedstawić, bo musimy zwrócić uwagę na krzyżówki jednogenowe, dwugenowe, na krzyżówki dziedziczeniem krwi, na krzyżówki chorób sprzężonych z płcią, które są recesywne, które są dominujące, na krzyżówki chorób autosomalnych, czyli recesywnych i dominujących. To są te rzeczy, które my się spodziewamy, że po prostu będą. Te krzyżówki są najczęściej za 2 punkty, chociaż całe zadanie często jest nawet i za 5, bo to na przykład trzeba jakiś genotyp rodziców, potem na przykład zrobić krzyżówkę dzieci, potem na przykład wypisać fenotypy albo genotypy, no i potem okazuje się, że całość to nawet i 5 punktów, czyli naprawdę warto na krzyżówkach się tutaj skupić. I spróbujmy, pokażę Wam tutaj możliwości, jakie są. Najpierw sobie spróbujmy może krzyżówkę z jedną cechą. Tylko weźmiemy sobie nowy tutaj. Czyli zacznijmy od podstaw. Dla uspokojenia swoich myśli, że wszystko wiemy, że jest coraz lepiej, żeby nie było za szybko. Mamy oczywiście, jak mamy geny, to gen składa się z dwóch alleli. Allel może być albo dominujący, który zapisujemy dużą literą, albo może być recesywny, który zapisujemy małą literą. No i teraz nasze geny mogą się składać albo zawsze z dwóch alleli i teraz to może być albo na przykład homozygota dominująca, albo heterozygota, albo homozygota recesywna. No i jeżeli są krzyżówki jednogenowe, no to mamy tylko jedną cechę. Czyli na przykład A duże to daje kolor czerwony, a białe to kolor biały, na przykład jakiegoś kwiatka. I teraz może się pojawić pojęcie linii czystej. Linia czysta to jest to i to. Czyli, że dwa alele są takie same. To są linie czyste. I jeżeli ktoś mówi, że skrzyżowano dwie linie czyste, dwie różne linie czyste, to znaczy, że skrzyżowano tą linię czystą z tą linią czystą. Albo ktoś powie, że skrzyżowano dwie czyste linie dominujące. Czyli ta linia z tą linią. Czyli może to być na przykład o tak. Raz właśnie tak. Albo jak ktoś skrzyżował dwie linie czyste recesywne, to są takie. Albo jak ktoś skrzyżował dwie różne linie czyste, to skrzyżował coś takiego. No i najczęściej pojawia się oczywiście ten wariant, bo jest najciekawszy. I teraz co sobie z tym robimy? To są nasi rodzice. To jest bardzo ważne, piszemy to P. Chociaż często one są już wypisane. I teraz takie krzyżówki są dość proste, bo są jednogenowe, czyli są takie króciutkie i to są te, których Wam życzę, że sobie zapisujemy tutaj jednego rodzica, o, jeden allel tu, drugi allel tu i tutaj będzie tak samo, jeden allel tu i jeden allel tu, czyli będę miała a małe, a duże i tutaj zobaczcie, będzie wszędzie heterozygota. I teraz fenotyp to jest wygląd zewnętrzny. Czyli fenotyp, biorąc pod uwagę, że byłaby to dominacja zupełna. Zupełna to jest taka, gdzie jak jest cecha dominująca, to ona dominuje nad tą drugą, więc jak A duże to było czerwone, to mimo, że tu są wszędzie heterozygoty, to 100% tych roślinek będzie czerwonych. I to jest przy dominacji zupełnej. Gdyby była dominacja niezupełna, to wyszedłby nam kolor pośredni, czyli w tym wypadku jakiś róż. A genotyp to tak, jak wyglądają geny. Czyli tutaj mamy 100% heterozygoty. Ok, to spróbujmy troszkę trudniej, czyli dwugenową. I one też się jak najbardziej pojawiają i też często. Czyli takie, gdzie wzięlibyśmy sobie, że A duże to niech będzie ten czerwony kolor kwiatka, a małe niech będzie, że to jest biały.
B duże, niech będzie roślina jest wysoka. A B małe, jeżeli roślina jest niska. I zobaczcie. Weźmy sobie rodziców, którzy... Jeden będzie podwójną heterozygotą. Podwójną heterozygotą, czyli jest heterozygotą pod względem koloru, jak i wzrostu. Czyli jest A duże, A małe, B duże, B małe. Natomiast drugi rodzic jest homozygotą dominującą pod względem koloru. Homozygota dominująca, czyli A duże, A duże. Oraz heterozygotą pod względem wzrostu, czyli B duże, B małe. No i chcemy zobaczyć, jakie jest prawdopodobieństwo tutaj wystąpienia pokolenia pierwszego, jak ono będzie wyglądać pod względem fenotypu, jak i genotypu. W krzyżówkach dwugenowych wypisujemy gamety. One nam ułatwiają całą zabawę. Gamety to jest zabawa właśnie kto z kim, czyli A duże z B duże, A duże z B małe, A małe z B duże, A małe z B małe, czyli każdy z każdym łączymy. Czyli ja sobie zapiszę A duże, B duże, A duże, B małe, A małe, B duże, A małe, B małe. A tutaj tak samo, czyli A duże z B duże, to samo A z tym, A to z tym, to z tym. Czyli będę miała A duże, B duże, A duże, B małe, A duże, B duże, A duże, B małe. Zapisujemy sobie wszystko, żeby się nie pogubić. Oczywiście, jeżeli ktoś się czuje dobrze w krzyżówkach, to już wie, że może sobie skrócić obydwa. Ale my zapiszmy komplet, żeby się nie stresować, niech będzie całość, niech będzie ładnie. I teraz rysujemy krzyżówkę, która jest 4x4. Dlaczego 4x4? No bo zobaczcie, mam 4 gamety, więc te 4 będą tutaj z jednej strony i 4 z drugiej strony. I teraz, żeby się tylko zmieściła, to będzie dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery i tu będziemy mieć raz, dwa i... Dobra, damy radę. I teraz, zobaczcie. Ta gameta na przykład idzie tutaj. Ta gameta idzie tutaj. Ta idzie tutaj. I ta idzie tutaj. A tego rodzica z tej strony. Czyli AB takie tutaj, tutaj i tutaj. I pamiętamy. Duże litery pierwsze i alfabetycznie. Czyli A duże, A duże, B duże, B duże, A duże, A duże, B duże, B małe, A duże, A duże, B duże, B duże, A duże, A duże, B duże, B małe, A duże, A duże, B duże, B małe, A duże, A duże, B małe, B małe, A duże, A duże, B duże, B małe, A duże, A duże, B małe, B małe, A duże, A małe, B duże, B duże, A duże, A małe, B duże, B małe, A duże, A małe, dwa razy B duże, heterozygota. Tutaj i ostatnie lecimy. A duże, A małe, B duże, B małe, A duże, A małe, B małe, B małe, A duże, A małe, B duże, B małe i A duże, A małe, B małe, B małe. Dobra, jakoś brzydko, ale damy radę. Niestety, na maturze nie można mieć kolorów ani tych ołówków. Troszkę to przeszkadza, ale polecam jakiś motyw, na przykład kropki, krzyżyka, żeby sobie teraz to nie pogubić się, jeżeli chodzi o nasz fenotyp i genotyp. Najpierw fenotyp. Fenotyp. Coś tam zacina, ale damy radę. Ja sobie wezmę kolor czerwony i zaznaczę tam, gdzie będzie czerwona roślina. Czyli na pewno to będzie ta roślina. To na pewno będzie ta roślina, ta też, bo żeby była czerwona, to musi być albo taka, bo kolor czerwony jest kolorem dominującym, więc on się pojawia nawet u tych, które są heterozygotą. Czyli tutaj też i tu, i tu. I zobaczcie, będę miała 100% rośliny, które będą czerwone, to na pewno. To teraz zobaczmy, co ze wzrostem. Że wysoka. Ja wezmę sobie, że wysokie to zielone i zobaczcie, żeby być wysokim, to trzeba mieć B duże albo B duże, B małe. Czyli na pewno tutaj, tutaj, tutaj i tu, i tu, i tutaj, tutaj nie i tutaj nie, bo zobaczcie, jest dwa razy B małe. Tutaj tak, 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 a tutaj nie, tutaj tak i tutaj nie. Czyli będę miała cztery rośliny krótkie. Czyli teraz mogę sobie zrobić tak, że będę miała 12 do
4 i 12 to jest czerwona plus wysoka, a 4 to jest czerwona plus niska. Ale jeżeli... Coś się zacięło brzydko, ale widzę coś. I teraz jeżeli piszecie to w stosunku, czyli 12 do 4, to w nawiasie musicie napisać w odpowiedzi, o jakie kolory chodzi. To jest bardzo ważne. Albo możecie napisać, że 12 czerwonych i wysokich do 4 czerwone i niskie. Można sobie też te 16 kratek na procenty przełożyć. Nie ma problemu. To też zwróćcie uwagę, jak będzie prośba w odpowiedziach, czy tutaj jest prawdopodobieństwo procentowe, czy może być stosunek. Jeżeli chodzi o genotypy, no to zwróćcie uwagę, że mamy takie możliwości, że są podwójne homozygoty dominujące, może być tutaj, że jest homozygota dominująca heterozygota, albo może być jeszcze, że jest podwójna tutaj homozygota, tylko tutaj będzie dominująca tutaj recesywna, albo podwójna tutaj jest heterozygota, albo tu jest hetero, a tu jest homozygota dominująca. To są nasze genotypy. To już zależy, o co by nas tutaj zapytali. Jakie byłoby na przykład prawdopodobieństwo czerwonych niskich, a jakby tutaj zapytał, jakie jest prawdopodobieństwo, że będą białe? No zero. I też się nie stresujcie. Czasami tam jest, że odpowiedź brzmi zero. Albo że są trzy razy prawda, albo trzy razy fałsz. To jak najbardziej się zdarzy. I z tych krzyżówek jeszcze, zanim przejdziemy do chorób, są jeszcze krzyżówki z grupami krwi. Grupy krwi gdzieś tak ostatnio troszkę ucichły, więc nie wiem, ale może się pojawią, nie wiemy tego nigdy. Pamiętajmy, mamy grupę krwi A, B, AB oraz grupę krwi 0. AB zapisujemy jako i duże A, i duże A, lub możemy zapisać jako heterozygota i duże i małe. Lub jeżeli grupa B, tak samo, identycznie, są dwie możliwości i to jest coś, o czym w stresie musimy pamiętać, bo czasami nam coś nie wychodzi, albo za szybko jakiś rodowód analizujemy, bo zapomnimy, że te grupy mają dwie wersje. Natomiast grupa AB i 0 mają tylko jedną wersję. AB może wyglądać tak, a 0 musi wyglądać tak. 0 jest grupą krwi najlepszego dawcy. Ona na swojej powierzchni nie ma żadnych antygenów, jest takim czystym erytrocytem. Natomiast AB najlepszym biorcą, najlepiej może wszystkie krwi, każdą krew może przyjąć. O. I teraz, co jest ważne, najczęściej albo są proste typu, że jak wygląda matka, jak ojciec, czyli na przykład matka jest heterozygotą grupy A, heterozygota, czyli O, taka, a ojciec na przykład jest grupą AB. No to zapisujemy ojca, no i teraz jakie jest prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z grupą krwi A na przykład. To są rodzice, no to teraz, jeżeli chodzi o dziecko, to króciutka krzyżówka i zobaczcie, tutaj jeden rodzic, tutaj drugi rodzic i szybciutko przepisujemy, duże litery pierwsze, małe litery drugie i zgodnie z alfabetem. I jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo urodzenia dziecka z grupą krwi A, 50%. Dlaczego? Bo tutaj i tutaj. Mamy też 25% na grupę krwi B i mamy 25%, że dziecko będzie AB. Czy jest możliwość urodzenia dziecka grupy 0? No nie ma możliwości, bo tylko ten rodzic da małe i, a ten nie ma jak. Bo pamiętajcie, to zawsze te alele są jeden od jednego rodzica, drugi od drugiego rodzica. Trudniej jest trochę w drugą stronę, czyli gdy wiemy na przykład, że dziecko ma grupę krwi 0, jak to zrobimy? O tak, dziecko ma grupę krwi 0, no to na pewno wygląda tak. Matka ma grupę krwi A i tylko tyle wiemy. Wiemy, że ojciec ma grupę krwi B, albo nawet też może być A, niech będzie. Też ma grupę krwi A. To jak będą genotypowo wyglądać? To skoro ojciec i matka mają grupę krwi A, to muszą być tą wersję, żeby ten allel dać, żeby im wyszło dziecko z grupą krwi 0. Mają 25% szans na to, ale nie jest to jakaś szansa, żeby ona wyszła. Ja zawsze polecam przy grupach krwi sobie z boku właśnie wypisywać te możliwości i sprawdzać, czy jest możliwość właśnie, żeby coś takiego tutaj gdzieś się pojawiło. To są bardzo przyjemne krzyżówki z tymi grupami krwi, więc ja zawsze czekam, aż one w jakichś większych ilościach się pokażą, ale one zazwyczaj są w takich dość skromnych. Ale są i za dwa punkty jak najbardziej się tutaj mogą pojawić. I zostały nam jeszcze dwa rodzaje krzyżówek, czyli krzyżówki z chorobami. Mamy krzyżówki chorób, które są dziedziczone autosomalnie albo te, które są
przełożone z płcią. I może sobie zaczniemy od tych, które są autosomalne. Będzie. I znowu, z chorobami jest tak, że musimy sobie dzielić na to, na choroby, które są chorobami recesywnymi i chorobami, które są chorobami dominującymi. Choroby recesywne, które są obniżone w sposób autosomalny, to są takie, które musimy być na przykład dwa razy małe, ażeby być chorym. To jest osoba chora. W chorobach dziedziczonych autosomalnie recesywnie. Może nawet sobie to, jeżeli ktoś to potrzebuje, to sobie możemy tak zapisać, że tak. Choroby autosomalne. I mamy recesywne i mamy dominujące. I recesywne, ja sobie zapiszę o tak, to, gdy mamy dwa razy małe, na przykład A, to jest osoba chora, tutaj jest i tutaj przy chorobie recesywnej mamy zdrową osobę, ale to jest nosicielka, a tutaj mamy osobę całkowicie zdrową. Znaczy, nosiciel też jest uważany jako zdrowy, żebyście tego źle nie zrozumieli. Uważamy, że nosiciel jest osobą zdrową, ponieważ u niej nie ma choroby, ale ma możliwość przekazania dalej. Natomiast jak mamy chorobę autosomalną dominującą, to jest to choroba gdzie? Jak mamy dwa razy małe A, to jesteśmy zdrowi. Jak jest jedno duże A, jedno małe A, to już się jest chorym od razu, bo choroba jest dominująca. Czyli jak już się pokazała jedna dominująca alelo, to już się jest chorym. Jak jest dwa razy duże A, to też się jest chorym. Przypominam. Choroby recesywne autosomalne to są choroby z bloku metabolitycznego, czyli fenyloketonuria, alkaptonuria, albinizm, galaktozemia czy anemia serpowata, a te, które są autosomalne dominujące, to są choroby Huntingtona i achondrioplazja, czyli taka z kośćmi. I teraz, jak tutaj sobie z tym poradzić? Spróbujmy przykładową chorobę recesywną, a przykładową autosomalną. Zobaczcie, przepraszam, dominującą. Zwróćcie uwagę, że tutaj nosicielem może być i mężczyzna, i kobieta, bo nie zapisujemy tego na płciach, bo to nie jest choroba sprzężona z płcią, ona jest tylko tak naprawdę sprzężona, ona jest tylko jakby na autosomie, czyli nie jest z nikim sprzężona. Więc jak mamy chorobę recesywną, czyli na przykład tą anemię sierpowatą, ona jest chorobą recesywną autosomalną, to jeżeli kobieta jest nosicielką, no to na przykład wyglądałaby w taki sposób, a mężczyzna, który byłby zdrowy, a to choroba recesywna, no to też mamy pytanie, czy wygląda tak, czy tak. I skąd wiedzieć, jak ktoś nam powie, że ktoś jest zdrowy, a nie wspomnieć, że nosicielem, to jest bardzo ważne. To wtedy trzeba patrzeć na dzieci. Bo zwróćcie uwagę, że jeżeli będzie taki rodzic drugi, to zobaczcie, jaka wyjdzie nam tutaj krzyżówka. Dwa duże, czyli ktoś zdrowy, bo choroba jest recesywna. Duże, małe, zdrowe. Duże, duże, zdrowe. Duże, duże, małe, zdrowe. Czyli jeżeli jeden rodzic jest nosicielem, drugi jest zdrowy, całkowicie, czyli nie ma w sobie nosicielstwa, to znaczy, że wszystkie dzieci będą zdrowe, ewentualnie tym nosicielem, ale nosiciel jest zdrowy, nie będzie objaw chorób. Natomiast gdybyśmy mieli dwóch nosicieli, czyli rodzice są fizycznie zdrowi, to mają już możliwość, 25% szansy, że ich dziecko będzie chore, bo zobaczcie, tu by było małe A, więc tu by było małe A i tu by było małe A, więc to by było 25% szans. To są choroby, które występują rzadko, dlatego nazywają się recesywne. Ale jeżeli chodzi o choroby dominujące, czyli na przykład ta nasza achondrioplazja chociażby, to teraz w tym wypadku, jeżeli mamy dwie heterozygoty, to znaczy, że te dwie osoby są chore, bo to jest choroba dominująca. Czyli jak mamy dzieci, to zobaczcie, a duże, a małe, a duże, a małe, to jest osoba chora, to jest osoba chora, to jest osoba chora, tu jest osoba zdrowa. Tutaj jest tylko 25% szans odwrotnie, że tylko 25% szans będzie, że osoba będzie zdrowa. Bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze zakodować sobie, że nosicielami mogą być tylko osoby w chorobach recesywnych. Jeżeli są to choroby autosomalne, czyli takie, które są zapisywane na chromosomach somatycznych, autosomalnych, to nosicielem może być i mężczyzna, i kobieta, bo zobaczcie, zapisujemy to w taką stronę, bo w takich krzyżówkach nie da się rozróżnić płci. Ale inaczej jest w chorobach dziedziczonych sprzężonych z płcią. Tutaj też również mamy choroby recesywne i choroby dominujące. To będzie tak. Sprzężone z płcią. I znowu, mamy recesywne, mamy dominujące. Choroby recesywne, daltonizm, bardzo często się pojawia, hemofilia, dystrofia mięśniowa,
I w tym wypadku zapisujemy już na x i na y. 2x to kobieta, xy to mężczyzna. I tylko x są kodujące. Czyli tu będę miała dwa małe a, tu jedno duże, jedno małe, tu jedno duże, a tutaj albo małe, albo duże. I jeżeli choroba jest recesywna, to zobaczcie. Ta osoba jest chora. Ta osoba jest nosicielem. Ta osoba jest zdrowa. Oczywiście nosiciel jest zdrowy. Tutaj mam osobę chorą albo zdrową. Czyli znowu, w chorobach recesywnych występuje nosiciel, ale jeżeli to są choroby sprzężone z płcią, to nosicielem może być tylko kobieta, nikt inny. No bo kobieta ma dwa X, więc ona tylko może tutaj mieć heterozygotowić. Natomiast choroby dominujące, czyli na przykład krzywica, mamy problem znać krzywicę opartą na witaminę D. Nie opartą, tylko oporną na witaminę D. To również zapisujemy ją na X-ach i Y-ach, jak najbardziej. I zobaczcie, że to jest jeden tylko przykład tej jednej choroby, więc już można będzie strzelać, że cała reszta chorób, która się gdzieś tam pojawi, to, że to jest recesywne. I też sobie o zapiszę w ten sposób, ale to jest choroba już dominująca. Więc ta osoba jest zdrowa, ta jest chora, ta jest chora. Ta jest zdrowa, ta jest chora. Nie ma nosiciela. Ani w chorobach autosomalnych, ani w chorobach sprzężonych z płcią nie może być nosiciel w chorobach dominujących. Nie ma takiej opcji, bo nosiciel jest osobą fizycznie zdrową, czyli nie ma objawów, ale jest heterozygotą, czyli ma alel chorobotwórczy, który ma możliwość przekazać swojemu dziecku. Więc nosicielstwo występuje tylko w chorobach recesywnych. Jeżeli jest to choroba autosomalna, to zarówno mężczyzna, jak i kobieta mogą być nosicielem. Czyli na przykład jeżeli chodzi o albinizm, to zarówno kobieta i mężczyzna mogą być nosicielem. Ale jeżeli chodzi o daltonizm, to tylko kobieta jest nosicielką, bo to jest już choroba sprzężona z płcią. I tak na koniec jeszcze spróbujmy jedną taką krzyżówkę, jeżeli chodzi o sprzężenia z płcią. Na przykład obliczmy prawdopodobieństwo, czy mogą wyjść chore dzieci na daltonizm, jeżeli mama jest nosicielką, a tata jest zdrowy. Czyli tak, jeżeli mama jest nosicielką, to po pierwsze to jest choroba sprzężona z płcią, daltonizm jest recesywny i ona jest nosicielką. Czyli jest duże D i małe D. Natomiast ojciec jest zdrowy, czyli ma duże D, bo choroba jest recesywna. To spójrzmy, jak to będzie wyglądać u ich dzieci. Czy mamy X duże D, X małe D, X duże D, Y. I zobaczcie, 2X, XD, XD, 2X, X duże D na początek, potem małe, Y. Przepisujemy jako drugi. I teraz, po pierwsze, z tej krzyżówki możemy powiedzieć, że tak. Tutaj będzie córka, która będzie zdrowa. Tutaj będzie córka, która będzie zdrowa, ale będzie nosicielką. Tu będzie syn, który będzie zdrowy, a tu będzie syn, który będzie chory. Czyli jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o dzieci, to 25% prawdopodobieństwa, że będzie chore dziecko i to będzie zawsze syn. Syn będzie tutaj chory. W tych możliwości, czyli mamy w ogóle 50% szansy na urodzenie syna. I w tych szansach na urodzenia syna w ogóle, to jeden z nich będzie miał prawdopodobieństwo bycia chorym na daltonizm, który właśnie ten alel dostanie od matki, ponieważ nie może być nosicielem mężczyzna. Nie ma tutaj takich możliwości. Kto zobaczył w krzyżówkach, że ma jeszcze jakiś problem, to ja polecam wejść jeszcze na Instagrama, tam rozwiązywałam krzyżówek kilka, można sobie zobaczyć w relacjach zapisanych, może wam to troszkę coś pomoże. Mam taką nadzieję olbrzymią. Natomiast zawsze można też próbować, myślę, szukać gdzieś jakichś w internecie substytutów, które będą dla Was najlepsze. Ode mnie to już wszystko. Natomiast jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to jeżeli tylko potrafię, to chętnie na nie odpowiem, jeżeli coś takiego się u Was pojawiło. Jeżeli ktoś się wstydzi tutaj gdzieś zapytać na forum, to